Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Radosław Majdan. Dzień dobry. Dzień dobry. Już jako dorosły facet miałeś zespół rockowy, a kto pierwszy zaraził cię tym gatunkiem muzycznym? Jest to chyba po prostu czasem, w jakich się wychowywałem, bo pewnie młodzi ludzie dzisiaj mogą tego nie zrozumieć, ale w latach 80. muzyka rockowa była czymś więcej niż tylko muzyką. No, takim gestem wolności. Takim... Bardzo, dokładnie. Często, być może ja nawet, wiesz co, wtedy jeszcze tego tak do końca nie rozumiałem, chociaż miałem starszą siostrę i to właśnie może ona spowodowała, że zainteresowałem się muzyką rockową, ale ja bardzo lubiłem i starałem się te teksty interpretować, rozumieć, bo były często właśnie w czasach komunizmu, to nawet rozmawiałem z Jankiem Borysewiczem, ilekroć dawali jakiś numer, to nie było to pewne, czy on zostanie zaakceptowany przez Radę Radiofonii, czy tak, tych, tak, którzy o tym decydowali przez cenzurę. Więc tym bardziej mi to nakręcało, bo widziałem w tym jakiś taki heroizm, walkę o wolność, to co powiedziałeś, bo wtedy muzycy w pewnym sensie walczyli o tą naszą wolność i byli zarzewiem buntu. Muzyka, ta rockowa właśnie, ta muzyka z duszą, muzyka romantyczna, ale muzyka taka z olbrzymim przesłaniem, czy u nas, czy w Stanach, czy w Stanach Woodstock, czy wojna w Wietnamie, czy walka z komunizmem, to odgrywała wielkie wrażenie właśnie w emocjach młodych ludzi. Czasami właśnie nawet była jakimś takim tą pierwszą iskrą do tego, że ludzie się buntowali. W twoim domu słuchało się dużo muzyki? Tak, słuchało się. Moja siostra, tak, no wiesz, ma magnetofon na kasety. Ja zawsze się śmieję teraz, jak chłopakom pokazuję kasety, to patrzą na mnie, no płyty analogowe patrzą, jakbym był, wiesz, totalnym dinozaurem, ale moja siostra generalnie w jej pokoju, zawsze pamiętam, że jak chciałem jako dzieciak posłuchać sobie muzyki, to szedłem do pokoju mojej siostry. Jakiej siostra słuchała muzyki takiej jak ty? Wiesz co, siostra słuchała różnej muzyki. Była kobietą, więc kobiety są z natury rzeczy bardzo wrażliwe, więc i były piosenki wolne, romantyczne, pewnie też w zależności od nastrojów, ale słuchała muzyki rockowej, polskiego rocka słuchała. Pamiętam nawet na ścianie plakaty różnych kapel, między innymi chociażby Lady Punk, Republiki, Oddziału, więc tak, no, myślę, że wiesz, później wychodząc na podwórko, wychodząc do ludzi, to też wtedy wszyscy słuchali muzyki rockowej. Ja bardzo ubolewam w ogóle nad tym, że ta muzyka dzisiaj przychodzi, no nie powiem swój kryzys, ale chyba po prostu taki etap w życiu się skończył i no nie powiem, czy na to nie ma mody, bo muzyka to też chyba nie jest moda. Mówię, to są emocje, to są wrażenia i one wtedy po prostu takie były. I dzisiaj chyba ludzie oczekują trochę innych emocji. Dzisiaj nie ma zamiłowania do takiej jakiejś wielkiej formy buntu, do tego, żeby muzyka była jakimś przesłaniem. Mam wrażenie, że po prostu niektórzy chcą posłuchać muzyki i być może się zrelaksować, bo też nie chcę tutaj nikogo osądzać, ale ja cieszyłem się, jak ta muzyka wywołuje we mnie jakiś taki nastrój nostalgiczny albo jakąś taką bardzo mocną refleksję, albo mam gęsią skórkę i tak dalej, no bo z tym jednak chyba muzyka powinna się kojarzyć. To byłeś trochę takim artystą w tym dzieciństwie? Wiesz co, ja myślę, że trochę miałem w sobie przez całe swoje życie jakąś taki pierwiastek, czy może powiedzieć duszę artystyczną. Chyba na bazie też tego mam w sobie dość mocno rozbudzoną empatię. Staram się też bardzo naprawdę mocno, nawet ostatnio się nad tym zastanawiałem, rozumieć ludzi. I myślę, że muzyka to w ogóle jest wrażliwość. Myślę, że jeżeli słuchamy to, co powiedziałem o tej interpretacji tekstów, to jest w stanie nas uwrażliwić na wiele rzeczy, chociaż nie zapowiadałem się, bo pamiętam, słuchaj, ja kiedyś miałem indywidualny tok nauczania w liceum i pani od polskiego, starsza kobieta, która prosiła mnie, żebym zinterpretował wiersz i pamiętam do dzisiaj o jakichś filiżankach. Tylko, że być może zdekoncentrowało mnie, że pani siedząc naprzeciwko mnie przysnęła, bo już była starszą osobą i czytając ten wiersz patrzyłem na nią, czy wszystko okej, okay, jakoś nie za dużo z tego wyniosłem, więc jak ja jej powiedziałem, o czym jest ten wiersz, a później ona mi powiedziała, o czym jest, to pomyślałem sobie, chyba słabo u mnie z interpretacją. Może po prostu miałeś inny punkt widzenia. Dzisiaj by się to doceniało indywidualnie. Albo tak, albo dosłownie oceniłem to na swój sposób, być może bardziej męski. A muzyka była w twoim życiu tak samo ważna jak sport?
Wiesz co, muzyka zawsze mnie relaksowała, zawsze powodowała, że czułem się pełen emocji, nawet przed, słuchaj, przed meczami, kiedy, kiedy jechałem swoją drogą, jako że piłkarze, no nie wiem, sportowcy są dość przesądni, ja byłem, więc czasami nawet tą samą drogą, te same piosenki, wiesz, energia, rock and roll, więc nie, ja nie wyobrażam sobie muzyki bez, przepraszam, życia bez muzyki, natomiast oczywiście pierwszą moją pasją w życiu był sport, był futbol, tak, bo to już było w ogóle od kiedy pamiętam, ale tą kolejną moją pasją bezsprzecznie jest muzyka. Ale miałeś jakieś podrygi, pomysły w ogóle tego, żeby jako dziecko, nie wiem, cokolwiek robić związanego z muzyką, czy? Nie. Wiesz co, sport, piłka nożna tak bardzo mnie pochłonęła, tak bardzo chciałem to robić, tak bardzo wszystko, co w swoim życiu robiłem, chodząc do szkoły sportowej, uczestnicząc w tym projekcie, została zorganizowana taka klasa właśnie Pogoni Szczecin, nasz trener był naszym wychowawcą, aż daleko mieszkałem, bo mieszkałem na peryferiach Szczecina, gdzie powstało nowe osiedle i do szkoły jechałem ponad godzinę, więc wracałem późno wieczorem po tych treningach w ogóle. Powiem ci dzisiaj szczerze, jak sobie przypomnę, i jak widziałem później po latach boisko, na którym trenowałem, czyli taki ubity piach jak beton, ja byłem bramkarzem, więc generalnie notorycznie miałem poździerane łokcie, spuchnięte kolana i tak dalej, to myślałem sobie, później mówię, kurczę, musiałem naprawdę być mocno zdeterminowany, żeby to robić. No pamiętam tę historię, jak opowiadałeś, że graliście przy takiej lampie, która zapalała się po 19, kładliście, nie pamiętam już co, jako drugi słupek, tak, i graliście przy Jupiterach razem z kumplami. To na podwórku, dokładnie, to były nasze mecze przy Jupiterach, natomiast mecze już te takie treningowe, czy w ogóle, jak już byłem tak trampkarzem i juniorem Pogoni, no to przy takiej temperaturze 30 stopni, to czasami chmura kurzu przesłaniała nam widok piłki, więc bo to też się zdarzało. No, to chyba takie też wspomnienia, które budują charakter, to wszystko, jak sobie popatrzysz, że grałeś z chłopakami, którzy byli 4-5 lat starsi od ciebie, gdzie wykładali kasę za to, żeby tak, po prostu... No, to prawda, to masz dobrą pamięć i tak też było, ale to też pamiętam, że to też skłaniało mnie do tego, że sobie zastanawiałem się, kurczę, skoro ktoś taki jak oni, gdzie wszyscy moi rówieśnicy chcieli z nimi grać, stawiałem akurat na mnie, to jest w ogóle takie rzeczy, które się działy w moim życiu wtedy jako młodego człowieka. Oczywiście nigdy nie zastanawiałem się, że to będzie moje życie, że to życie, że piłka nożna jakoś będzie sposobem, będzie czymś, co ukierunkuje mnie jako człowieka. Natomiast wiesz, na turniejach, w których się pojawiałem, bardzo często dostawałem nagrody najlepszego bramkarza. Bardzo dużo mnie ludzie gdzieś tam tacy, którzy obserwowali po prostu małolata w długich włosach, który grał, mówią, zobacz, ten chłopak to naprawdę jest talent i tak dalej, i tak dalej. I tak się zastanawiałem, ciekawe, czy coś z tego będzie. Wiesz, bardzo wcześnie trafiłem do reprezentacji Polski, bo już jako 15-latek, bo jest reprezentacja w kategoriach wiekowych, no, tam 16, 17, 18, 19, więc ja wszystkie szczeble kariery tej reprezentacyjnej przeszedłem, co było fajne, bo to były takie czasy, że umożliwiało mi to jazdę podróżowanie. I wyjeżdżałem bardzo często, raz w miesiącu wyjeżdżałem do Niemiec, Szwecji, Włoch, Anglii, Singapuru, Malezji. Ja pamiętam, że jak w liceum wracałem z Malezji czy z Singapuru, to normalnie pani na lekcji geografii po prostu poprosiła, żebym powiedział, co widziałem i jakie przywiozłem wrażenia z wyjazdu, więc to było dla mnie fantastyczne doświadczenie i to zostało. To jest taka pasja, którą dzielę z moją żoną, z Małgosią, że my bardzo lubimy podróżować i ja od zawsze cieszyłem się, że mogę podróżować, a później takim moim kolejnym celem to było to, żeby gdzieś pomieszkać trochę za granicą. Nie tylko jako turysta, jako ktoś, kto jest gdzieś na chwilę, ale że na bazie mojego zawodu, który wykonuję, żeby być gdzieś zawodnikiem klubu z zagranicy. Wracając jeszcze do tego, co się działo w twoim życiu, wychowałeś się w dobie komunizmu, co już powiedzieliśmy. Twój tata był marynarzem, wujek stoczniowcem, twoja babcia płakała, jak czołgi jechały przez Szczecin do stoczni. Masz dużo wspomnień z tamtego czasu? Mam takie flashbacki, przebłyski. Ja pamiętam Radio Wolna Europa, jak się szukało takie między tymi szumami, jak jest ten głos, który coś mówi odnośnie sytuacji w kraju. Te wspomniane czołgi, o którym już pamiętam, ten taki dziwny, ciężki warkot czy głos, ulica Wojska Polskiego. Mieszkałem nie zaraz przy tej ulicy, ale jakiś kawałek, więc słyszałem te właśnie czołgi, które jechały do stoczni, ale też pamiętam, jak kiedyś pojechałem z moją mamą do centrum i strasznie szczypały mi oczy po tych zamieszkach, rozruchach. To było dopiero na drugi dzień. To był gaz łzawiący, który jeszcze gdzieś tam się osadził w powietrzu i w ogóle kompletnie wtedy tego nie rozumiałem, wiesz, z czym to się wiązało inaczej, no poprzez opowieści i tak dalej, tak, bo my byliśmy w takim domem, tak jak powiedziałeś, poprzez ojca, poprzez mojego tatę, poprzez wujka, że bardzo mocno gdzieś sklejeni z tą ideą solidarności, z walką z
z komunizmem. Mój tata był marynarzem, więc też kiedyś mówił, że miał różnego rodzaju propozycje, żeby poprawić swój byt, ale żeby tam na kogoś doniósł i tak dalej, jak najbardziej się zawsze od tego izolował. Więc ja też z domu taki byłem i że to poczucie takiej niesprawiedliwości, co może też być określone jako poczucie buntu względem tego, co ci się nie podoba i co dzisiaj może czasami we mnie gdzieś tam w środku się gotuje, to jest chyba właśnie na bazie tego, że mam to poczucie, bo ja to pamiętam, jak nie można było mówić tego, co się myśli, jak za to była kara, jak ściągano piosenki, to co mówiłem z list przebojów i tak dalej. I martwi mnie, że te rzeczy, o których mówię, które dotyczą lat 80., mogę powiedzieć, że część z nich dzisiaj wraca i nie jako jakieś traumatyczna refleksja, czy przypomnienie sobie, tylko to się dzieje również dzisiaj. Dzisiaj też ściąga się piosenki z list przebojów, dzisiaj też musisz uważać czasami, co mówisz, bo możesz sobie zrobić krzywdę. Dzisiaj wielcy, duzi sportowcy boją się powiedzieć, że wspierają społeczności LGBT, bo to może narazić ich politycznie, cytując, albo odebrać im współpracę ze sponsorami. Myślę, że no chyba nie o taką Polskę chcieliśmy kiedyś walczyć, żebyśmy musieli uważać, nie obrażając nikogo, nie robiąc nikomu krzywdy, żebyśmy uważać musieli, co mówimy. I ta wolność słowa, która jest wymieniana przez wszystkie rodzaje, a mam wrażenie, że paradoksalnie czasami, że ci być może, którzy o to walczyli, być może zapomnieli, o co walczyli, albo że tak bardzo się w tą walkę zaangażowali, że dzisiaj walczą o zupełnie coś innego. Coś, co się nazywa pieniędzmi. Tak. Tata zaprowadził cię też na pierwszy trening judo. Ile miałeś lat? Wiesz co, byłem wtedy chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej, więc około 10 lat miałem. I to byłoby okej, bo to była dynamika. I nawet powiem ci, że bo na końcu treningów judo zawsze wybierało się takie pojedynki, się robiło. Miałeś walkę, jeden na jeden. Oczywiście trener sędziował i tak dalej. I też kilka walk udało mi się wygrać. Ja myślę, że w ogóle chyba, tak jak możemy powiedzieć o kimś, że mamy do czegoś predyspozycję, to bo dostaliśmy jakiś dar, to ja chyba miałem predyspozycję do sportu, bo niezależnie, czy grałem w piłkę ręczną, w koszykówkę, w piłkę nożną, w siatkówkę, czy właśnie nawet w judo, byłem elastyczny, dynamiczny, jakiś taki bezkompromisowy, wiesz, dzieci nie mają poczucia strachu, więc można powiedzieć, że odważny również. No bo z tym też chyba się wiązało później moja gra jako na pozycję bramkarza, no bo bramkarz jest w ogóle osobą, która musi być pozbawiona wszelkich barier, jeżeli chodzi o lęki i strach i tak dalej. Więc piłka po prostu nożna wygrała judo. No ale też przeprowadziliście się i chyba dlatego też judo przestało istnieć w twoim życiu, z tego co pamiętam. Też miałem dużo dalej, tak. Natomiast wiesz, jeżeli jednak jest to twoją pasją, to tutaj trochę równie daleko miałem na treningi piłkarskie, ale nawet zrezygnowałem z koszykówki, bo w pewnym momencie grałem w Pogoni Szczecin i w koszykówkę i w piłkę nożną. I pamiętam, jak trener kazał mi wybrać, bo w pewien weekend był w sobotę mecz koszykówki i mecz piłki nożnej. I wtedy dokonałem wyboru, że jednak będę chciał jakąś swoją przyszłość, może za dużo powiedziane, ale że tak powiem, sport, na który stawiam, to jest futbol. Żyłeś też osadzony w słowach mamy, że masz pamiętać, że nie musisz być sportowcem, musisz mieć jakiś inny plan. Wspomniałeś właśnie Łukasza Kadziewicza, że to była twoja taka lekka trauma. Tak. Co mogło być planem B tam tego chłopca? Wiesz co, no właśnie chodzi o to, że... Że nie było. Ale serio. Wiesz, to jest tak, że jeżeli... Może nie każdy też może to zrozumieć, albo inaczej. Ci, którzy mają pasję i się jej poświęcają tak naprawdę od początku do końca, to pewnie będzie łatwiej, bo jeżeli jesteś muzykiem, jesteś aktorem, idziesz do szkoły aktorskiej czy muzycznej i każdy wolny czas nie spędzasz na podwórku z kolegami, siedząc, nie wiem, na trzepaku, pijąc sobie kolejne piwko, czy gdzieś tam sobie chodząc po lesie na spacery, tylko idziesz na trening, wracasz, to albo grasz na podwórku, albo znowu idziesz na trening i tak dalej. Do tego jeszcze szkoła, którą też musisz jakoś w miarę z tym pogodzić. I moja mama po prostu jak rodzic, który, że tak powiem, martwi się o przyszłość swojego dziecka, albo inaczej, chce go przystymulować, chce wykreować w jego głowie jakąś myśl, wyobraźnię, że to niekoniecznie musi tak być. To dla niej to było oczywiście taka po prostu dla mnie rada, synku, pamiętaj, że może być różnie, a dla mnie to rzeczywiście, jak sobie to przyswoiłem, czy przemyślałem, to był mój gdzieś tam czarny sen czy scenariusz mojego życia. Na szczęście tak się nie stało i nawet dzisiaj myślę sobie, obserwując młodych ludzi, że ja miałem w życiu dużo szczęścia. Naprawdę. Ludzie tacy jak ja mają dużo szczęścia, którzy mają w sobie tą pasję, którą czasami możesz
ominąć, możesz jej nie zauważyć, możesz próbować i ktoś nie da ci wsparcia, albo ciebie po prostu nie zauważy, bo jest za silna konkurencja, prawda? Albo mieszkasz gdzieś w małym mieście i to, co cię otacza, po prostu gdzieś też jest w stanie cię przyblokować. Natomiast ja miałem to szczęście i dlatego, no, patrząc na młodych ludzi dzisiaj, wiadomo, nie było wtedy komputerów, tych telefonów i tak dalej, nie mówiąc, że za naszych czasów było inaczej, bo wiadomo, tak mówią, jak to się mówi, boomerzy, tak? Ale za każdych czasów było inaczej. Dokładnie, natomiast cieszę się, że życie, że los dał mi coś takiego, jak właśnie pasję, że ja mogłem ją kontynuować, że gdzieś tam byłem w stanie iść w tym kierunku i myślę, że to jest ciężko, jeżeli młody człowiek takiej pasji w sobie nie odnajduje, bo pytasz się, co by było, gdyby nie. Ja sam się zastanawiam, gdzie bym dzisiaj był, co bym dzisiaj robił. Pewnie moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Nie mam kompletnie pojęcia. Chociaż sobie myślę, mówię, może wtedy starałbym się być muzykiem, może nie jakimś świetnym gitarzystą, ale właśnie wtedy z racji wolnego czasu. I tak, jeżeli mielibyśmy sobie wybierać takie zajęcia z pasją, czy to coś nas nakręca, to tak sobie zawsze myślę, kurczę, jakbym nie był piłkarzem, to może bym gitarzystą w zespole rockowym, a z drugiej sobie myślę z strony, a może to lepiej, że nie byłem gitarzystą. Ten rock and roll w życiu piłkarza, a dopiero rock and roll w życiu rock and rollowca. Dokładnie, więc myślę, że tutaj los też dał mi pasję, która gdzieś tam spowodowała, że musiałem dbać o zdrowie. A szkoła to był fajny czas? Tak, moja szkoła to był fajny czas, chociaż chyba zawsze docenia się to później. Natomiast bardzo mile wspominam szkołę podstawową i tą pierwszą, chociaż bardzo moją. Numer 43, tak? To na początku chodziłem do szkoły numer 3. Wtedy się przeprowadziliśmy, to było od klasy pierwszej do trzeciej. Później szkoła 43, tam grałem w koszykówkę właśnie. To miałem piątą i szóstą, czwartą i piątą, przepraszam, a od szóstej klasy już do ósmej, bo wtedy były podstawówki ośmioklasowe, to wtedy już byłem piłkarzem Pogoni. Wchodziłem do tej szkoły, gdzie już nasz wychowawca, tak jak wspomniałem, był naszym trenerem. I powiem ci, do dzisiaj mam kontakt z panią z matematyki, która dzwonimy do siebie wzajemnie, która, wyobraź sobie, kiedyś mnie tak styrała na pierwszym spotkaniu, jak przyszła na zastępstwo, co było moją winą, bo ja coś tam powiedziałem pod nosem koledze o tej pani, ona to usłyszała a skończyło się na tym, że jak miałem złamaną nogę w ósmej klasie i już była moją nauczycielką, to dawała mi swoje miękkie krzesło, bo wtedy wszyscy mieliśmy twarde, żebym wygodnie usiadł i mamy sympatyczne relacje. Liceum również było, już tak, wiesz, byliśmy dojrzali, żeby nam się wydawało, że jesteśmy tacy dorośli, już wtedy były, wiesz, ale były dziewczyny, piwa, piwka. Wiesz co, ja z tym piwem nie przesadzałem. Naprawdę, ja nigdy nie miałem jakiś taki... Słyszałem o lubelskiej cytrynówce. Nie do końca też. Wiesz co, ja miałem na przykład takiego mojego kumpla serdecznego, z którym jeździłem na zgrupowania kadry, tam od lat 16, 17, 18. I zawsze był taki standard, że jak dostawaliśmy jakąś dietę, to on zawsze, pamiętam, w sobie tam browarek jakiś do pokoju brał, a ja wydawałem wszystko na ciuchy. I to okazało się zdrowym na ogień. No. Natomiast nie miałem nigdy takich, wiesz, nawet nie lubiłem smaku piwa. Pamiętam kiedyś, jak ze starszymi kolegami pojechałem na jakiś mecz do Turcji i ktoś kupił po 3 piwa, to myślałem, że mówię, Boże, to jest okropne. No dzisiaj mam na to inne zdanie, bo wiadomo, być może do tego trzeba dorosnąć, dojrzeć, ale ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o alkohol, to czerpałem przyjemność z innych rzeczy. Oczywiście później, jak chodziłem na imprezy, nie mówię, że byłem abstynentem, bo nim nie byłem, to jest oczywiste, ale nigdy wcześniej nie zaczynałem aż takiego, wiesz. To jako nastolatek lubiłeś już modę? Tak. Może też dlatego, bo miałem starszą siostrę. Może dlatego, że dość estetycznie podchodziłem do życia. Nie wiem, czy miałem wyczucie mody, bo dziś, jak widzę swoje stare zdjęcia, zresztą było dużo dziennikarzy, którzy napisali, że kiedyś się ubierałem fatalnie, a później przeszedłem jakąś przemianę. Chociaż uważam, że były inne czasy dzisiaj, jak widzę chociażby Davida Beckhama, czy Justina Timberlake'a i tak dalej, tam wymieniam, byśmy mogli różne osoby, to jest to komedia, no bo moda się zmienia. I miałem taki styl trochę rockowy, chyba jakiś taki sceniczny, może czasami za bardzo ofensywny, kolorowy, ale tak było. Natomiast wiesz co, lubiłem kupować sobie ubrania, nie byłem, wiesz, osobą, która niezależnie co masz na sobie, to we wszystkim gdzieś tam czułem się dobrze, natomiast później się nauczyłem, że też miejsce, osoby, z którymi się spotykasz i tak dalej, forma, czasami też podkreślasz szacunek do osoby, z którą jesteś też formą ubraniem, albo po prostu oddajesz swój nastrój miejscem, w którym jesteś, poprzez to, jak jesteś ubrany. A buntowałeś się w jakiś sposób? No bo jeżeli mówisz, że żadnych problemów takich stricte alkoholowych, a jednak bunt mi się od razu kojarzy z tym. Wiesz co, to jest, może dzisiaj jest śmiesznie to zabrać,
zabrzmi, ale na przykład ja miałem długie włosy w szkole, a w szkole nie można było mieć długich włosów, więc nauczyciele dosłownie wyrzucali mnie z lekcji, czy wypraszali mnie z lekcji, może tak, do fryzjera, żebym poszedł obciąć włosy. Nawet dostałem czasami na to kasę, no bo oczywiście powiedziałem, że nie mam pieniędzy, a daleko miałem do domu. Nie chodziłem również w fartuchu, co wtedy było oczywistością, że musiałeś chodzić w fartuchu, więc ten fartuch dostałem od pani z języka polskiego, która przyniosła mi w prezencie, o dziwo, pomarańczowy, więc najbardziej wiśniacki fartuch w całej szkole, bo były niebieskie z takim naszywaną tarczą. Choć też pamiętam jeszcze gdzieś tam, jak były jakieś tematy polityczne, jako dzieciak w ogóle czasami lubiłem coś tam zabrać głos na bazie tego, co się mówiło w domu. I myślę, że miałem swoje zdanie, tak? Jeżeli chodzi o pewne tematy, ale później na przykład zrezygnowałem ze studiów. Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie, mieliśmy takiego asa, pana od gimnastyki, który kazał też wszystkim ścinać włosy i jeszcze do tego, żeby każdy przychodził ogolony, co strasznie mi nie korespondowało z moim podejściem do życia, z nakazem albo z kreowaniem osobowości, bo wydawało mi się, że ludzie, którzy są po IKF-ie, tak zwanym AWF-ie, czy to są nauczyciele, czy trenerzy, jednak chyba powinni mieć tą własną osobowość, nie powinni się uginać i jednak myślę, że powinno się stawiać na coś innego, nie na fryzurę, czy to, że jesteś ogolony, a na to, jak jesteś wyedukowany, albo jakim jesteś potencjałem na trenera, bądź też nauczyciela. I tak po prostu poszedłem do tego pana i powiedziałem, wiem, że pan jest przeciwnikiem długich włosów. No on mówi, że tak, jest. Ja mówię, no ale ja mam długie włosy, no widzę, że masz. Ja mówię, no ja ich nie zetnę. On, to nie musisz przychodzić. Ja mówię, no to okej. I tak się zakończyła nasza miła, sympatyczna rozmowa. No i nie przychodziłem. A łatwo było mieć takie dziecko jak ty? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiesz co, bo myślę, że moi rodzice widzieli we mnie olbrzymią determinację. Naprawdę. I nawet chyba wybaczali mi więcej niż mojej siostrze i mojemu bratu. Być może na bazie, że widzieli takie poświęcenie, bo to naprawdę było poświęcenie. To, co powiedziałem o tych warunkach infrastrukturalnych, tych boiskach, które dzisiaj młodzi ludzie jakby wyszli na to boisko, to by chyba zabili śmiechem trenera, a ich rodzice po prostu zakazaliby swoim dzieciom uprawiać sport. Natomiast to ranne wstawanie, to 6:30, te późne powroty i ta moja, wiesz, wiecznie coś poździeranego, a znowu cały czas ta pasja, to jak o tym mówiłem, to jak się w to angażowałem, bo jeżeli bym sobie dzisiaj tak zrobił taką analizę swojego życia, to czasami zdarzało mi się do pewnych rzeczy podchodzić niepoważnie, natomiast bardzo poważnie traktowałem piłkę, tak? I do dzisiaj zresztą, jeżeli chodzi o swój sposób pracy, co jest związane z piłką nożną, traktuję bardzo poważnie. Więc być może to, że widzisz mojego chłopaka młodego, nie wiem, 9-10-12-latka, który właśnie w tej całej swojej dziecięcej przygodzie życia nagle tak bardzo serio i poważnie traktuje coś, co robi. No to jednak patrzysz na niego i czasami możesz nie dowierzać. I chyba moi rodzice właśnie tą olbrzymią pasję we mnie widzieli. Musiałeś dostać duży kredyt zaufania. Tak, to prawda. Wiesz co, olbrzymi dostałem. Ja myślę, że moi rodzice bardzo mi ufali, naprawdę. I to było super, bo ja nie miałem żadnych zakazów jakichś takich większych w domu, ale też chyba właśnie przez to, że wiedziałem, że co może zaszkodzić mi jako młodemu sportowcowi, wtedy też nie wchodziłem w jakieś takie interakcje. I moi koledzy gdzieś sobie wyjeżdżali na biwaki, wiadomo, brali tam dwie skrzynki piwa na dwóch, a ja jechałem na obóz sportowy. I to było dla mnie zupełnie normalne, to było dla mnie okej. Byłem tam z dwa razy w życiu na kolonii, ale już później zamieniłem to właśnie na obozy sportowe i mieli rodzice do mnie zaufanie. Nawet jak czasami gdzieś tam pojechałem, czy gdzieś tam, wiesz co, nawet chyba raz, jako młody chłopak, wracaliśmy z NRD, z Pogonią Szczecin, bo wtedy jeździliśmy często na mecze do Unionu Berlin i wypiliśmy sobie piwa, tak? Nie wiem, może trzy wypiliśmy na pięciu, ale mój tata poczuł ode mnie to piwo, jak przyjechał po mnie na stację. I też się mnie zapytał, czy coś. Ja mówię, nie, tam, wiesz, tak spróbowałem i tylko dalej. Nawet lekko pamiętam, że nawet zakręciło mi się w głowie trochę, ale nie miałem z tym jakichś większych problemów, bo to był tylko jakiś epizod w moim życiu, tak? Bo później znowu były treningi, znowu była... No nie powiem, że poświęcenie. Po prostu widzieli, że jestem strasznie zaangażowany w to, co robię. Dobrze, to teraz już rozumiem, dlaczego to się wszystko później wydarzyło. Ale powiedziałeś o swojej mamie bardzo piękne słowa, że była najcieplejszą osobą o niewiarygodnej empatii, jaką poznałeś w życiu. I wrażliwą stronę zdecydowanie odziedziczyłeś po mamie. Z biegiem lat widzimy coraz więcej w sobie swoich rodziców. Kiedy mówisz coś do swojego... Jezus, kiedy mówisz coś do swojego syna, a słyszysz dokładnie swoją mamę w swoim głosie? Wiesz co, ja myślę, że przez swoje zachowanie chyba widzę moją mamę, czyli tą tak zwaną troskę, to zmartwienie. Moja Małgosia czasami mówi, słuchaj, odpuść trochę, bo musisz dać mu więcej swobody i tak dalej. Wiesz, to się wiąże pewnie też z tym, że no późno zostałem tatą, ale też z tym, że
że to jest mój pierwszy syn, bo to jest moje pierwsze dziecko, więc jak być może miałbym drugie czy trzecie, to troszeczkę już bym się zdystansował. Ja cały czas widzę, że może sobie coś zrobić. Oczywiście to nie jest tak, że mu dyszę na plecach, chociaż w domu myślą i mówią inaczej, ale moja mama była bardzo opiekuńcza, bardzo troskliwa, bardzo się o nas martwiła i zdecydowanie mogę powiedzieć, że moja mama była chyba najbardziej dobrym człowiekiem, jakiego w życiu poznałem. I to, że nigdy o nikim nie mówiła źle, o to, że zawsze była bardzo taka właśnie empatyczna, bardzo była wrażliwa, bardzo nawet tłumaczyła nam, jak niedobrze jest być agresywnym do świata i do ludzi. I przez to, że ja nie widziałem u niej takiej agresji, że to, co powiedziałem, u nas, ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby w domu omawiano kogoś, mówiło się, wiesz, czasami dorośli ludzie zapominają o tym, że dzieci są bardzo dobrymi słuchaczami. I bardzo lubią słuchać to, o czym, i chyba najbardziej dzieci lubią słuchać to, o czym mówią dorośli. I ja pewnie też takim dzieckiem byłem, ale ja nigdy nie słyszałem, żebym gdzieś tam mógł wywnioskować, czy wyrobić sobie zdanie złe na kimś, bo moja mama o kimś mówiła źle. Nie dlatego, że nie miała złego zdania o ludziach, tylko być może po prostu miała zaufanie albo wyciągała taki wniosek, że ludzie potrafią być również dobrzy i bardziej chciała nam przekazać te pozytywne aspekty życia i cechy ludzkie. I to mam zdecydowanie po niej. Wiesz co, ja w ogóle mam, jeżeli chodzi o mojego syna, to ja dużo go przytulam. Ja jestem takim tatą, że mówię bardzo długo, że do niego kocham cię, synku, i tak dalej. Bo wydaje mi się to ważne. A w ciebie mama też przytulała? Bo to jednak były zupełnie inne czasy. Tak, tak. Może wiesz, może nie pamiętam już teraz też. Wiesz, mój tata był marynarzem, więc często wyjeżdżał i miałem gdzieś ostatnio takie pytanie odnośnie takich ciepłych chwil z rodzicami. I tak mówię, kurczę, jednak więcej, zdecydowanie więcej mogę powiedzieć o tym, co mnie łączyło z mamą, jeżeli chodzi o te takie strony właśnie tego ciepła, tej takiej miłości rodzicielskiej, no ale też takie były czasy, kiedyś były podzielone role. Mama wychowywała dzieci, a tata pracował na rodzinę, prawda? I tak po prostu było. Tym bardziej, że jeżeli mój tata był marynarzem, wiązało się to oczywiście z wyjazdami. Ale bez wątpienia myślę, że to takie, to taką ludzką po prostu wrażliwość i wyrozumiałość do ludzi, czy taką empatię, czy po prostu Ja nie mam problemu z ludźmi, tak? Czasami słyszymy, że ktoś mówi, ja nie lubię ludzi, bo ludzie są w stanie zmęczyć, bo są w stanie zmęczyć i tak dalej, ale u mnie każdy na początku zawsze ma, jak to się mówi, ten kredyt zaufania, nie wiem, czy tą kartę, czyli ja wszystkich traktuję tak samo. Ja nie mam, widzisz, coś, co mi się podoba we mnie, to ja też nie mam problemu z tym, że jak ktoś nie ma nic, to traktuję go inaczej, jak ktoś, kto ma wiele. Ja bardzo lubię odnajdywać właśnie w ludziach, którzy mają wiele, którzy są w swoich dziedzinach wielkimi postaciami, utalentowanymi sportowcami, muzykami. Ja szukam w nich czegoś, co mi zaimponuje, czy co mi się spodoba w cechach ludzkich. Bo okej, to jest, nie wiem, zawód z założenia, coś, co robimy, co oczywiście buduje nas jako ludzi, ale moja sympatia do ludzi raczej się kieruje cechami, którzy oni są w stanie, nie wiem, zaimponować, albo pokazać, albo gestami, albo słowami, które wypowiadają. I ja staram się to przekazać mojemu synkowi w ogóle. I odnajduję się w tej roli, bo ona mi naprawdę sprawia dużo przyjemności. Jest czasami ciężko, bo dzieci są pochłaniaczami energii, wiadomo, są tam tym bardziej małe, ale to, co powiedziałeś, że myślę, że to, że dzisiaj jestem też taki dla mojego syna, tak bardzo otwarcie mówię, że go kocham i tak bardzo chcę gdzieś tam uczestniczyć w jego emocjach, to jest to, co dała mi moja mama. A ta wrażliwość też ma drugą stronę, no bo jeżeli odchodzi ktoś taki jak twoja mama, no to jest piekielnie duży dół. To prawda, wiesz, to prawda. I też, no, nigdy nie jesteś gotowy na to, kiedy odchodzi twoja mama, która jest tak kochaną osobą, która jest. Wiesz, ja już od dawna nie mieszkam w Szczecinie, bo bardzo wcześnie wyprowadziłem się i z domu, i z miasta, czy później nawet mieszkałem kilka lat za granicą, ale zawsze, nawet jeżeli z mamą kilka dni nie rozmawiałem, to zawsze wiedziałem, że to jest osoba, która bardzo ciepło i dużo o mnie myśli, która zawsze w każdej rozmowie podkreślała, czy czułem tą jej bardzo dużą, tą miłość, to zatroskanie. Zawsze jak gdzieś jechałem, to prosiła mnie, żebym jechał wolno, jak miałem gdzieś jechać samochodem, to zawsze namawiała mnie, a może byś pojechał pociągiem, bo to jest bezpiecznie i tak dalej. I z jednej strony zdajesz sobie sprawę, jak skonstruowany jest świat. Natomiast no, moja mama miała tylko 73 lata, więc to też jest coś takiego, że no jeszcze wiesz, że mogłaby jeszcze co najmniej 10 lat pożyć, żeby poznać lepiej mojego syna, którego zawsze też dużo przyjemności czerpała, kiedy się spotykaliśmy. I teraz właśnie przechodząc do Henia, tak pomyślałem sobie, jak dziecko małe daje ci siłę, żebyś potrafił przejść przez tak trudny okres w życiu, że jednak no, nie możesz pokazywać
trzylatkowi, niespełna trzylatkowi, że jesteś załamany, że jesteś zrozpaczony, czy wiesz, bo to jest taki moment, jest pogrzeb i tak dalej, to nie było go na pogrzebie, no to są zupełnie inne emocje, ale zdecydowanie później, kiedy wróciliśmy z Małgosią do domu, ze Stasiem i Statkiem, to już wtedy, wiesz, to już wtedy wychowujesz swoje dziecko, musisz się pozbierać, musisz pokazać mu nawet on, żeby nawet on, bo Heniu bardzo czuje emocje, on bardzo widzi czasami, on nie lubi, jak Małgosia coś tam, jakieś tam do Statka, czy do Stasia, coś tam, jakąś tam reprymendę im udziela, bo on jest bardzo wrażliwym dzieckiem, więc to też mnie od razu tak stawiało do pionu, że właśnie taki, tak jak powiedziałem, że życie ma taką konstrukcję, że ktoś umiera, ale tutaj też ktoś urodził się i też bardzo mi pomogło to, że myślę, że gdybym był, że gdyby Heniu, że gdybyśmy nie mieli dziecka z Małgosią, to jeszcze dużo trudniej bym przechodził ten ciężki moment. A tak to zawsze jest coś takiego, że jesteś w stanie sobie to wytłumaczyć, a z drugiej strony jesteś rodzicem i musisz stanąć, jak to się mówi, na wysokości zadania, żeby twoje dziecko nie widziało jakiejś takiej traumy. Mhm. Też mówiłeś o tym, jak tata zawsze pomagał mamie w gotowaniu, bo był naprawdę w to dobry. To co najczęściej się u was jadło, bądź kojarzy ci się jednoznacznie z dzieciństwem? Wiesz co, ja pamiętam, że, no, pamiętam zupę pomidorową i rosół, bo bardzo lubiłem zupę pomidorową, ale też rosół, który zawsze jadło się w niedzielę. Natomiast były też, wiesz co, no to były, bo wiesz, polska kuchnia, kotlety schabowe jedliśmy, natomiast ja bardzo przypominam sobie ciasto, które moja mama robiła takie z czekoladą, taki sernik czekoladowy, który wsadzała, roztopiała czekoladę, później wstawiała do lodówki część, później tam cała tam procedura była tego, to do końca życia będę pamiętał ten najlepszy czekoladowy tort, jaki jadłem w życiu. Byłem w różnych krajach, próbowałem zawsze i nigdy w życiu już nie był tak dobry, jak ten, który robiła moja mama. Rodzice uważali, że życie rodzinne to nie tylko przyjemności, ale też obowiązki. Wy mieliście jakieś swoje rytuały? Nie wiem, że jedliście wszyscy razem w niedzielę przy jednym stole. Było coś takiego? Co my celebrowaliśmy oczywiście święta. Jedliśmy obiady wspólnie zawsze, kiedy wracałem ze szkoły, to do momentu, kiedy nie zacząłem trenować, to może rzeczywiście nie był aż to taki długi moment, bo tak jak powiedziałem, no w pewnym momencie miałem obiady w szkole i po prostu później, późno wracałem do domu, ale jeżeli były wakacje, to tak, kiedyś w ogóle były, wiesz, no nawet takie rodzinne inne czasy, to co mówiłem, mój tata no, pracował i był marynarzem, więc był często poza domem, więc czasami zdarzało się, że jedliśmy, ale też byłem przyzwyczajony do tego, że to mama była, wiesz, od tego, żeby nam zrobić śniadanie, obiad i kolację, chociaż tata bardzo często pomagał mamie, były to szczególnie sobotnie albo niedzielne obiady, ale ja zawsze będę pamiętał święta, bo święta to były taka celebracja i te święta pamiętam nawet z perspektywy moich tych już wyjazdów ze Szczecina, kiedy wracałem, nie wiem, mieszkając w Turcji, Grecji czy w Izraelu, że nigdy nie mogłem się doczekać, bo te nasze wigilie były zawsze takie energetyczne, my i śpiewaliśmy, ja zawsze jakieś tam karaoke organizowałem, zawsze mieliśmy taki, wiesz, no jak imprezę po prostu, oczywiście święta świętami, a już tam od 11 czy 12 przychodziliśmy na tryb po prostu taki już zupełny, na pełnym luzie i zawsze to będzie mi się kojarzyło z taką fajną, taką imprezą rodzinną w bliskim gronie. Moja siostra ma dwójkę dzieci, mój brat teraz ma trójkę, ale wtedy jeszcze nie miał, natomiast zawsze też zapraszaliśmy takiego swojego przyjaciela, który no miał jakieś złe kontakty ze swoją rodziną i zawsze na święta był sam, więc on też zawsze był u nas i zawsze, no takie dość liczne te święta mieliśmy. A przez to, co wykonywał tata zawodowo, brakowało ci trochę w życiu ojca? Nie mogę powiedzieć, żebym tutaj miał jakieś braki. Mój tata miał u nas taki duży szacunek i nawet czasami nie musiał krzyknąć, wystarczy, że na nas spojrzał. Tak, to słyszałem, zastanawiam, jak to się stało. Miał ciebie spojrzenie, mówiłeś, dobra. Pamiętam, jak raz coś tam zdarzyło mi się to chyba raz, coś tam do mamy powiedziałem nie tak, to też mi powiedział, żebym nigdy więcej do mamy tak nie mówił, więc u nas ogólnie był duży szacunek do rodziców. U nas, jeżeli chodzi o taką komunikację z rodzicami, to nie było jakichś takich tekstów, które mogłyby być odbierane jako brak szacunku. Oczywiście jest ten zwany, tak zwany moment buntu w życiu i wtedy, kiedy wykrzykujesz wszystko, co ci leży na sercu. Ja pamiętam właśnie, jaki miałem olbrzymi żal do rodziców kiedyś, kiedy właśnie się zaakceptowali, że jednak muszę ściąć te włosy, bo mówię o nich znowu, więc nie chciałbym, żeby ktoś mnie posądził o jakieś takie
prozaiczne czytanie emocji, tylko to był dla mnie jakiś taki symbol wolności chyba. Ja naprawdę nie potrafiłem tego zrozumieć, w czym to może przeszkadzać. I ja pamiętam, to było wiele lat temu, ja byłem wtedy chyba w 6. czy 7. klasie szkoły podstawowej i ja pamiętam, jak mojemu ojcu zrobiłem taką jazdę, wywalając mu wszystko to, co w życiu robię. Ja mówię, zobacz, ja nie macie ze mną żadnych problemów, ja chodzę rano do szkoły, trenuję i robię to, robię tamto, a wy każecie mi ściąć włosy. I ja widziałem w jego twarzy, że on zrozumiał mnie, moją gorycz, mój żal i myślę, że żałował, że się na to zgodził. Bo ja, tak jak mówię, to kompletnie nie potrafiłem sobie gdzieś tam spozycjonować tego na bazie zrozumienia sytuacji, czy to z ciebie czyni jakiegoś chuligana, nie wiem, bandziora i tak dalej. No, więc mówię, tata pojawiał się, rzadko, no bez przesady, ale miał u nas duży szacunek i zdecydowanie, wiesz, tak jak mama była tą, która czasami nam tam jeszcze byliśmy ją w stanie, być może tata również, ale był takim prawdziwym tatą, który w życiu, jak to się mówi, odgrywał pierwsze skrzypce. Mm-hmm. Chciałbyś, by Henio miał taką relację z Tadziem i Stasiem, jak ty miałeś i masz ze swoim rodzeństwem? Były takie momenty, że jednak się docieraliście? Z rodzeństwem moim? Mm-hmm. Nie, wiesz co, powiem ci, że my od zawsze mieliśmy takie... Bo to też tata relacje. Mówił, nie, że macie stać za sobą i tak dalej. Tak. Wiesz co, tego nas nauczyli rodzice, ale ja myślę, że my też sami. Ja w ogóle myślę, że dużo zawdzięczam swojej siostrze, bo jeżeli masz starsze rodzeństwo, to obserwujesz go. Moja siostra miała zawsze, ja pamiętam, że były różne sytuacje w życiu i gdzieś takie, nawet to stwierdzenie, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze, że ważny jest twarz, charakter, to żebyś spojrzał spokojnie w lustro, to tego nauczyła mnie moja siostra. Bo były różne sytuacje w życiu, ale zawsze ona była taką, wiesz, kobietą z charakterem, do dzisiaj zresztą taką jest. I później ja uczyłem tego mojego młodszego brata, więc też było mi miło, kiedy gdzieś tam z jego strony, czy gdzieś ze strony środowiska, w jego kierunku, mówiąc o mojej osobie, on dostawał znaki po prostu takiego szacunku spowodowanego pewnymi sytuacjami, które miały miejsce w życiu. I też chciałem właśnie, i zależało mi na tym, żeby mój brat był takim człowiekiem z charakterem, a to, że się kochaliśmy, wynikało tak po prostu, bo kiedyś mi siostra mówiła, że jak ja się rodziłem, to rodzice mówili, że ona dostanie nagrodę. I ona tak dostała jaką nagrodę. Natomiast mnie zawsze to bardzo wzruszało, jak oni bardzo są za mną, jak bardzo życzą mi dobrze względem mojej kariery sportowej, jak bardzo denerwują się, kiedy ktoś mi ubliża, czy ktoś mówi o mnie źle, bo na przykład przegraliśmy mecz, czy popełniłem błąd. To wiedziałem, że oni są tak zawsze bardzo mocno po mojej stronie. Oni zawsze mnie zrozumieją i zawsze tak stają za mną, tak jak właśnie rodzina powinna stać za sobą. I zawsze mieliśmy to wzajemnie. Jak mój brat miał jakiekolwiek problemy, to ja zawsze kiedyś mu powiedziałem, mówię, jestem twoim bratem. Ty musisz zawsze przychodzić do mnie wtedy, kiedy coś ci się będzie działo, będziesz czegoś potrzebował, to nie idź do kolegów, nie szukaj pomocy na zewnątrz, szukaj pomocy u mnie i też, żebyś nie miał z tym żadnego problemu, bo ja czerpię z tego przyjemność, bo ja jako twój starszy brat też chciałbym w swoim poczuciu zrobić coś, żeby tobie pomagać jako swojemu młodszemu bratu. I do dzisiaj mamy takie relacje. I on mi pomaga, ja jemu i tak dalej, więc mój brat wyrósł naprawdę na fantastycznego faceta, który ma 3 dzieci, który zorganizował sobie życie w Norwegii. Naprawdę jestem dla niego pełen podziwu, bo wyjechał kiedyś tam sam, a dzisiaj on pracuje, jego żona. Dzieci chodzą do norweskiej szkoły i tak dalej, więc naprawdę wszystko to sobie poukładał. I tak samo moja siostra, więc dalej się kochamy, dalej mamy ze sobą te fantastyczne relacje. Nigdy się nie kłóciliśmy, już nie pamiętam, kiedy się kłóciliśmy, a już na pewno nie kłóciliśmy się o takie rzeczy, które mogłyby nas podzielić względem, nie wiem, materialnym, czy względem jakichś takich sytuacji, które czasami na przykład się zdarzają, jak ja słyszałem, że ktoś nie rozmawia ze swoim bratem 15 lat na przykład, tak? To tylko współczuję, bo to jest jakaś sytuacja widocznie bardzo poważna, ale nie wyobrażam sobie tego w naszej rodzinie, żeby coś takiego miało miejsce. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Oni też mieli talenty sportowe? Tak, mój brat myślałem na początku, że być może będzie grał w piłkę. Nawet uprawiał w pewnym okresie swojego życia futbol. Moja siostra w ogóle była utalentowaną osobą.
Ale później, wiesz, później to nie jest takie proste, bo to wiele czynników ma. Czasami, tak jak powiedziałem o tym, że zaangażowanie tego trenera, wychowawcy, który cię gdzieś cię pociągnie, mm-hmm. bo młodość ma to do siebie, że daje ci różne możliwości, alternatywy. I czasami właśnie ktoś, kto przypilnuje, żebyś poszedł tą drogą, która może być tą jedyną i wyjątkową, a nie poszedł tam tymi drogami, którymi idą twoi koledzy, twoi znajomi, więc akurat ja miałem to szczęście. Być może oni też nie mieli takiego szczęścia, że nie spotkali na swojej drodze ludzi, którzy by gdzieś tam się nimi tak jakby ich sfokusowali, zaopiekowali się w cudzysłowie oczywiście tym, żeby poświęcili się dla kariery sportowej. Ale moja siostra w ogóle jest taką osobą z charyzmą, z osobowością, z świetnym poczuciem humoru. No ten już legendarny turniej międzyszkolny, gdzie reprezentowałeś szkołę podstawową numer 43 i trener Włodzimierz cię zaprosił na testy, tak? Czy tak, na trening do Pogoni. Znam tę historię z tym najlepszym meczem, w jednym z najlepszych swoich meczów w historii z Anglią na stadionie Millwall. Jak uratowałeś flagę z meczu śląskim, to wszystkie historie, które już wszystkie znam. To jest historia życia, to jest, jeżeli mogę do tego nawiązać. Wyszła taka książka, zadzwonił kiedyś do mnie chłopak, który pracuje w Pogoni Szczecin i mówi, że chce napisać książkę pod tytułem 11 wyjątkowych ludzi dla Pogoni. I chciał ze mną szczerze porozmawiać o pewnych rzeczach. I powiem ci szczerze, i on mi tą książkę przysłał. Ja nawet nie pamiętam, że ja z nim tak szczerze rozmawiałem o tych wszystkich sytuacjach, ale jak czytałem ją, jak lecieliśmy na wakacje, to aż mi się łezka pojawiła wokół. Słuchaj, jak przeczytałem o sobie, de facto co łączyło mnie z klubem Pogoń Szczecin, jak do pewnych rzeczy podchodziłem, przypomniałem sobie o pewnych historiach i tak dalej. I mówię, fajna jest ta moja historia z tą Pogonią. To moje życie, ten mój tatuaż, który wyrażał tą moją miłość do Pogoni, ale takie sytuacje, które miały miejsce, nawet mu powiedziałem, wiesz co, kurczę, nie spodziewałem się, że to aż tak dobrze, no nie wiem, tak emocjonalnie ubierzesz w historię, bo wyszło to naprawdę super. To była prawdziwa miłość, znaczy jest ale to była... I prawdziwa historia. Tak, dokładnie. No też przecież były momenty w Pogoni, że nie płacili wam po półtora roku, więc to jest też miłość wymagająca. Tak, to prawda, miłość jest wymagająca. I jak to się mówi, i też te poświęcenia, które są, no, jak to przy każdej miłości, nieodzowne, to tutaj również, no ale takie były czasy i fajnie, że one już są czasami zmierzchłymi, tak? Bo wtedy piłkarze byli bardzo wykorzystywani, nie było prawa Bosmana, nie byliśmy w Unii Europejskiej, więc to, jeżeli chodzi o prawo naszych piłkarzy, czy piłkarzy w Polsce, no byliśmy po prostu, nie powiem, że niewolnikami, ale nie mogliśmy o sobie decydować, tak jak teraz to jest możliwe. A jak byłeś małym chłopcem, to tak wyobrażałeś sobie życie piłkarza? Tak jak się potoczyło? Chyba... Bądź szczery. To jest fajne życie, nie? Bo to jest, wiesz, oczywiście, z jednej strony, już teraz nie chcę mówić o tych wyzwaniach, treningu, ale o przyjemnych stronach. Mhm. To jest zajebiste życie, naprawdę. Jeżeli ja wiesz co, miałem refleksję tylko taką później, jak pojechałem na jakieś tam piąto- czy szóstoligowe boisko, mówię, kurczę, jak dobrze, że moja, nie wiem, mój talent, nie wiem, to co zrobiłem, że to było na poziomie ekstraklasy, że jednak to było jakieś tam, nie musiałem się męczyć, tak? Nie musiałem tego rozdrabniać. Chociaż szanuję mega, jak ludzie mają w sobie taką pasję i na tych boiskach czasami kwadratowych, gdzie piłka skacze na wysokości kolan i kiedy ją chcesz przyjąć i tak dalej, to jest ten. Natomiast w moim przypadku ja nigdy nie wiesz, jak wiesz, bo jesteś młody, to sobie po prostu grasz w piłkę. Natomiast później to, co przeżywasz, to cię czasami zaskakuje. Ujesz uznanie ludzi, a jeszcze jak grasz w takich krajach jak Turcja czy Grecja, gdzie to jest jak religia. To jest naprawdę jak religia. I z jednej strony spotykasz się z fanatyzmem, a z drugiej strony z taką miłością i tak dalej, że czujesz się jak gwiazda rocka. Wiesz, i coś w tym jest. I, wiesz, no ludzie są różni, chociaż ja nigdy nie czerpałem z tego swojej siły, jeżeli chodzi o motywację do pracy, bo zawsze najprzyjemniejsze jest to, kiedy sam sobie zdajesz sprawę, że coś ci wyszło dobrze, a ludzie ci tylko potwierdzą, wiesz, w ukazywaniu tego wszystkiego, czy wtedy, kiedy bierzesz poważny udział w czymś poważnym, tak jak europejskie puchary, czy jak gra w reprezentacji Polski, tak, to też jest coś, co de facto jest dla ciebie taką klamrą, warto było i udowodnieniem, że to, co robisz, jest naprawdę na jakimś takim wysokim poziomie. A to też się wiąże z zainteresowaniem, z adoracją i tak dalej, i tak dalej. Poznajesz fajnych ludzi, to też jest miłe, wiesz, jeżeli ktoś normalnie, przykład, pamiętam, grają w Pałku, tam są tak zwane imprezy buzuki, tak? Ale są tam zapraszani bardzo poważni muzycy, czasami greccy. No i kiedyś przychodzimy, tam kumper mnie zaprosił
I tam jestem ja z moim kolegą z PAOK-u i nagle przyjeżdża jedna z największych gwiazd. Tam on mi powiedział, że to jest, no to będzie bardzo fajna laska, atrakcyjna. Ja mówię, ty chodź tam do niej jakoś tam, pójdziemy się, jakoś może zapoznamy. On mówi, co, to jest niemożliwe, ona ma tyle ochrony. Naprawdę, mówi, to zdaję sobie sprawy. Więc ja jako, stoi jakiś ochroniarz, tam przychodzimy, mówię, słuchaj, czy my mogliśmy wejść poznać tą panią? Mówię, o, jesteście z PAOK-u, pewnie, nie ma problemu, proszę. I tak to właśnie było, że często w tym życiu to nie chodzi o to, żeby to wykorzystywać, ale chodzi o to, że życie ci daje takie możliwości. Jeżeli jesteś mądry, jeżeli jesteś otwarty, jeżeli jesteś normalny, nie jakimś zarozumiałym człowiekiem, który napawa się tą swoją sytuacją, to możesz fajnie to życie spędzić, miło i z fajnymi ludźmi. Oczywiście później gdzieś tam dokonujesz selekcji, kto w stosunku do ciebie jest w porządku, a kto nie, ale generalnie ma dużo naprawdę jasnych stron bycie sportowcem. Wiem, że jak patrzysz wstecz i tak piłkarsko, to zmieniłbyś dwie rzeczy, ten mecz z Panathinaikosem, tak, i mistrzostwo z Pogonią, ale byłeś wzorem do naśladowania jako sportowiec? Mówisz wcześniej o tym swoim dzieciństwie i o tym okresie, że to był tylko i wyłącznie fokus na piłkę, nic innego nie istniało. A jak było później? Wiesz co, generalnie ja byłem bardzo pracowity. Mhm. Jeżeli chodzi o to, to ja pamiętam treningi bramkarskie, jak nas tam selekcjonowano, czy w ogóle, ja myślę, że później jako trener bramkarzy na przykład, trenując różnych zawodników na tej pozycji, bo to są zawsze fajne relacje. Trener bramkarzy z bramkarzami ma trochę takie relacje jak starszy brat z młodszymi, chcesz im po prostu pomóc. I ja tylko jednego bramkarza miałem takiego leniwego w swojej karierze, z którym gdzieś tam współtrenowałem, więc sam też byłem pracowity i moi koledzy to widzieli, bo ja pamiętam, jak kiedyś miałem wyjechać za granicę do Realu Antwerp, to pamiętam, jak mój kumpel z drużyny przyszedł do mnie, powiedział, wiesz co, nawet nie spodziewałem się, że on mnie tak oceni. Mówię, powiedział do mnie, zasługujesz na to. Życzę ci, żeby ci wyszło. Czyli ostatnio Eddie Adrandina wydał swoją książkę, jeden z Brazylijczyków, który grał w szczecińskiej Pogoni, i tam jakiś rozdział o mnie mówi, że ja wychodziłem na trening pierwszy, a schodziłem z niego ostatni. Nie zawsze tak było, ale gdzieś tam opisywał mnie jako zaangażowanego piłkarza w to, co robię. Wiesz co, to też zależy dużo od trenera, bo jak cię zmęczy i tak dalej, czasami sposobem, mentalnością, no tylko to też musisz się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Ale nie, ja generalnie, jeżeli chodzi o to, jak do tego podchodziłem, to myślę, że tak, że ja byłem pracowitym zawodnikiem. Bo bramkarze po prostu tacy są. Ale miałeś taki moment, jeszcze będąc aktywnym piłkarzem, że bardziej myślałeś o klubach nocnych, już używając metafory, niż o klubach piłkarskich? Nie, wiesz co, ale miałem coś takiego, że czasami potrzebowałem resetu. Bo naprawdę bycie bramkarzem jest to bardzo duży bagaż emocjonalny, jest to bardzo duża odpowiedzialność, jest po prostu stres i czasami chcesz gdzieś, wiesz, idąc do klubu nawet nie musiałem wychodzić tam, wiesz, żeby mnie ktoś wyciągał, czy mam tu na myśli oczywiście ilość wypitego alkoholu, bo to nie o to chodziło, bardziej chyba o jakiś taki reset, bardziej o odreagowanie. Natomiast nie, no nigdy tak, bo to się nie da pogodzić. Jeżeli ktoś, wiesz, za dużo imprezuje, to nie jesteś w stanie wyjść na trening i się do niego przygotować. Wiesz, są zawodnicy, którzy na przykład nie wychodzą z domu, a były takie grupy bankietowe, że nigdy nie wiedzieliśmy, czemu oni tacy zmęczeni. I to zawsze ich trzech czy czterech. A oni po prostu imprezowali w domu. Nigdy ich nie widziałem na mieście. A chłopaki siedzieli w domu i się tam delektowali przy różnych okazjach. Więc tak jak mówiłem już na wstępie, ja nigdy nie miałem jakiegoś wielkiego zamiłowania do alkoholu. Podnosiłem sobie z nim ewentualnie na imprezę, jak szedłem wtedy, nastrój, humor i tak dalej. Natomiast też to była dla mnie taka czasami ucieczka od stresu, albo po prostu sposób na to, żeby ochłonąć z tych wszystkich emocji, bo tak jak mówię, no bramkarz jest to ktoś, kto dużo od ciebie zależy, więc też masz poczucie czasami, że coś zrobiłeś źle, że zniweczyłeś wysiłek zespołu i tak dalej, i tak dalej. Czasami trenera zwalniali po twoim błędzie jednym czy drugim, albo drużyna, wiesz, nie robiła spodziewanego progresu. A dużo masz przyjaciół po karierze sportowej, czy raczej to były przyjaźnie tu i teraz i czas je zatarł? Nie mam. Mój taki najserdeczniejszy przyjaciel, Maciek Stolarczyk, z którym mieszkałem w pokoju jeszcze w Juniorach Pogoni, to się przyjaźnimy do dzisiaj. I to tak bardzo blisko jesteśmy, jako kumple, jako przyjaciele, często ze sobą rozmawiamy. Jarek Chwastek, z którym grałem też kiedyś w Pogoni, to są takie moje szczecińskie jeszcze znajomości, czy Darek Dźwigała, który później też spotkałem go tutaj w Warszawie, bo on jest w ogóle z Warszawy, ale z reprezentacji mam, z Piotrkiem Sierczewskim, z Tomkiem Iwanem, z Tomkiem Kłosem, to też nie spotykamy się codziennie, tak, ale mamy ze sobą kontakt i darzymy się szacunkiem, czy przyjaźnią, tak samo jak z braćmi Żewłakowami,
tak? Bracia Żywakowowie, z którym z Michałem zresztą pracowałem w jednej stacji, w Kanale Plus. I tutaj też mamy jakieś takie ciepłe relacje, więc tak, to te przyjaźnie, czy te, że tak powiem, znajomości, które zostały zawarte jeszcze za czasów takiej głębokiej kariery, to one przetrwały. Tak jak mówię, myślę, że przykład Maćka Stolarczyka to jest taki osoba chyba, którą znam najdłużej z nich wszystkich i on jest takim moim naprawdę najbliższym przyjacielem. Też, jak już wracamy się do takiej głębokiej kariery, to powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że o korupcji, no bo wtedy korupcja była dość powszechnie spotykana, ale powiedziałeś, że ona nie dotykała tylko sędziów, ale również i dziennikarzy, ze względu na to, że ci sędziowie dostawali bardzo dobre oceny za mecze, które były sprzedane. Co myślałeś o zarzutach Szymona Jadczaka do Krzysztofa Stanowskiego? Wiesz co, byłem zniesmaczony, tak jak jestem zniesmaczony ogólnie Krzysztofem Stanowskim. Ja nie chcę tu po raz kolejny gdzieś tam teraz się tam kogoś czepiać, ale dziwiło mnie trochę, że no tam były bardzo poważne zarzuty, że to się tak gdzieś przeszło do porządku dziennego, że jakoś nikt specjalnie, mówiąc tyle o trenerze Michniewiczu, jakby nie zauważył, kto gdzieś tam był łącznikiem w takich spraw, gdzie nie wysyłasz kogoś, kto nic nie wie, tak? Albo w ogóle, wiesz, no bardzo mocny materiał Szymona Jadczaka, jeżeli chodzi o takie nakrycie czasu na telefony, do kogo zostały wykonywane, w jakich aspektach, w jakich sprawach, więc no, powiem szczerze, że bardzo mocny artykuł, ale taki jakoś przeszedł bez echa. A pamiętasz tamtych dziennikarzy już kompletnie bez nazwisk? Wiesz co, niektórych pamiętam, tak. Niektórych pamiętam. I są gdzieś do dzisiaj w mediach? Wiesz co, chyba niektórzy gdzieś tam jeszcze się pojawiają, wiesz, no, ale bardzo rzadko, bardzo śladowo. Natomiast to, no, to taki był czas, wiesz, jak ktoś sobie układał, ja myślę, że w ogóle to był pakiet, że jeżeli jakiś sędzia decydował się na coś takiego, to też oczekiwał, że nie przeczytał sobie w gazecie w poniedziałek, że zrobił coś złego. I no musiało być pewnego rodzaju ubezpieczenie. Dokładnie tak, więc on to, wiesz, wykupywał w pakiecie. Dobre pakiety, co w tamtych czasach? Dzisiaj w Żabce masz dwa w cenie jednego, a wcześniej to wyglądało w ten sposób. Dobrze, zejdźmy z tego tematu. Wrócę jeszcze do tych komunistycznej Polski i powiedziałeś, że pamiętasz poczucie niesprawiedliwości w poglądach, że facet nigdy nie płacze, że ma być twardy, że nie wolno pokazywać swoich emocji na zewnątrz. To czym jest dla ciebie dzisiaj męskość, a czym była kiedyś? To jest bardzo ciekawe w twoim odniesieniu. Wiesz co, to jest tak, że i oddziałujesz na to, co daje ci środowisko, tak? I wiesz, nawet w sensie formułowań zdań. Dzisiaj jest ta mowa inkluzywna, która no, ma za zadanie nie obrażać osób, prawda? Że dzisiaj musisz się naprawdę czasami ugryźć w język albo zastanowić, że coś, co mówiło się kiedyś, co było normalne. Kiedyś była książka Murzynek Bambo w Afryce Mieszka. No, umówmy się, że dzisiaj to raczej by czarną ma skórę ten nasz koleżka. No, dzisiaj to jest zdanie za zdaniem, które generalnie jest stekiem rasistowskim, czy odebranym jako coś, co jest obraźliwe. I to, co powiedziałeś, tak, nawet ja pamiętam trenerzy, którzy ostatnio rozmawiałem w jednym z wywiadów, że używali określeń narządów płciowych żeńskich, żeby określić, jak się zachowywałeś w danym momencie i to było notoryczne. Czy taki, powiedzmy, scharakteryzowanie twojej postawy, która miała się przejawiać jako coś, co nie jest poparte determinacją, wolą walki, że zachowujesz się jak, no i tutaj wymienione były jakieś, wiesz, cechy kobiece, tak? Więc oni tak byli wychowani, tak samo jak kiedyś ludzie zupełnie inaczej traktowali zwierzęta. To świat w ogóle ewoluował, tak? I w komunikacji między trenerami a zawodnikami również, między zdaniem sobie sprawy z priorytetów, to co mówimy, że kiedyś facet wjeżdżał, wiesz, z drzwiami do lokalu, musiał pachnieć whisky i nikotyną, i wtedy to był prawdziwy twardziel. A dzisiaj chyba, z czym się to kojarzy? Myślę, że z jakąś odpowiedzialnością. Myślę, że z charakterem, bezwzględnie. Myślę, że z osobowością chyba. Bardzo, bardzo szanuję sobie to, że nie przechodzę po prostu na porządku dziennym do rzeczy, które w mojej głowie nie są względem moich priorytetów, mojego kręgosłupa moralnego poukładane. Ja nie mogę, nie mógłbym tak żyć generalnie i wydaje mi się, że to jest jakieś świadome, bo wtedy żyje się łatwiej, ale wtedy też nie robisz, nie wiem, słabszym krzywdę, czy nie wykorzystujesz ludzi, bo myślę, że to, że ktoś do czegoś chce dojść i jest w stanie tak bardzo być zdeterminowany, że opiera to na własnym podejściu, determinacji,
umiejętnościach, osobowości, nie wykorzystuje do tego, wiesz, nikogo innego, to też w jakimś sensie można powiedzieć, że jest to objaw jakiejś świadomości i męskości. To, że ktoś jest dobrym tatą, myślę, też pokazuje, że jesteś odpowiedzialny i masz świadomość, że dziecko to nie jest zabawka, nie jest to chwila przyjemności, tylko coś zupełnie bardziej poważnego. Myślę, że w ogóle, no, pewnie z racji wieku, bo też nie chcę się teraz wymądrzać, ale ja myślę, że każdy też wiek ma swoje prawa, że jeżeli masz 20 czy 25 lat, to pewne priorytety są dla ciebie inne. Wtedy, kiedy masz już 30 kilka, znowu inaczej patrzysz na życie, a kiedy masz, jak ja, 51 lat, no to zupełnie naturalnie jest, że pewna refleksja, pewne twoje doświadczenia, ale mówię, ale zawsze jedno, co jest wspólnym dla mnie mianownikiem, to jest pozytywna energia, to jest coś, że ja nigdy się dobrze nie czułem w jakichś takich negatywnych relacjach, jeżeli ktoś nie zasługiwał na to. Ja nigdy nikogo pierwszy nie zaatakowałem, albo dobra, no, nie mówię o bójkach w podstawówce. Ale to też było, musiało być, że ktoś komuś zrobił krzywdę i stawałem w obronie. Natomiast to jest zawsze coś, co jest spójne ze mną. Ta tak zwana prawda, która w moim przekonaniu, w moim tłumaczeniu broni się, która ma powiedzieć mi, że to, co mówię, że musimy mieć jakiś swój kodeks moralny i tego się trzymać. I na świecie jest tyle zła, tyle nieszczęścia, że naprawdę, nie wiem, czy ci mówiłem wcześniej o tym, ale postanowiłem naprawdę nic od siebie do tego nie dokładać. I dlatego też pewne rzeczy w życiu mnie bulwersują. Czasami o tym powiem, czasami po prostu, nie mając na to wpływu, nic to nie zmieni, ale uważam, że my powinniśmy zabierać stanowisko czy zdanie, jeżeli coś jest naprawdę totalnym przegięciem, że konformizm to nie jest chyba coś, do czego powinien zmierzać świat i staram się tego trzymać. Natomiast wiem, że nie opisałem ci teraz tak szczegółowo zbytnio, jak... Nie, no opowiedziałeś, tak, wiesz, patrząc na to, jak powiedziałeś o tym dzieciach i tak dalej. Tak, że tutaj, wiesz, to nie jest... To, czy to jest góra mięśni? No pewnie nie do końca, chociaż oczywiście ktoś, kto jest dobrze zbudowany, też jest. I wiesz, myślę, że bycie prawdziwym facetem to są chyba bardziej cechy charakteru, to co masz w głowie, niż to co jest na zewnątrz. A ty chodziłeś kiedyś na terapię? Nie. Bo też to, jak opowiadasz o tym, o tej zmianie, że to było coś ważnego dla 20-latka, dla 30-latka, dla 50-latka, to jest czasami niesamowite, jak się ogląda różne rozmowy z tobą na przestrzeni lat. Wiesz co, bo myślę, że to chyba jest obserwacja świata i tego, co nas otacza. To jest to samo, jak niektórzy moi koledzy nie mogli zrozumieć mojej przemiany, jak byłem kawalerem, a później już przestałem nim być. Ja sam mówię, no kurczę, to jest naprawdę okej, że tak to się wszystko potoczyło. Ale myślę, że to tak jak właśnie to przysłowie, młodość ma swoje prawa i dajmy młodym ludziom szaleć, niech się bawią. Oczywiście, że fajniej, jak możemy popełniać, inaczej realizować się, czy analizować życie na błędach innych, nie swoich, bo czasami te błędy są bardzo kosztowne i czasami zbyt kosztowne, czasami powodują, że mocno cierpimy, ale tak naprawdę chyba tylko te takie błędy, które najbardziej utrwalą się w naszej psychice, potrafią nas wykreować i spojrzeć na to inaczej, ale tak jak mówię, myślę, że wrażliwość to jest słowo klucz. Myślę, że jeżeli jesteś w sobie pełen wrażliwości, nie walczysz o jakąś taką tanią sensację, czy nie chcesz być kimś, kto zasłynie z jakiegoś, nie wiem, negatywnego nurtu, bo to jest zauważalne, a jednak masz w sobie to poczucie tej właśnie sprawiedliwości, to łatwiej się żyje. Ostatnio oglądałem właśnie ten film, o którym ci mówiłem, Ted Lasso, i tam jest taki moment, scena z tego filmu, jak koleś wychodzi do dziennikarza, bo nie chciał z nim rozmawiać i wyciąga kartkę z portfela, mówi, zobacz, a już skończył karierę. Ten, który piłkarz, i mówi, zobacz, miałem wtedy 16 lat. I cytuję, co jest napisane. I jak miał 16 lat, czyli tam 30 lat, czy tam 25 lat wcześniej, i napisał to ten dziennikarz. I on mówi, dlaczego o mnie to napisałeś? Przecież ja jako wtedy młody chłopak myślałem, byłem załamany, myślałem, że nie wiem, że skończę karierę i tak dalej, bo tak mnie zszargałeś, że nie odnajdę się. On powiedział, fajna rzecz. Wiesz co, bo ja jako młody dziennikarz skupiałem się na złych emocjach i uważałem, że jeżeli napiszę coś tak złego, to będę odważny i zauważalny. I wydaje mi się, że też na tych złych emocjach ludzie czasami się za bardzo koncentrują, czy chcąc właśnie być zauważalnym, to jest taki skrót i najprostsza linia do tego, żeby ktoś o tobie coś powiedział, ktoś cię zauważył i tak dalej. Ale to jest, jak to mówi moja żona, tylko wyłącznie, a czy ona w ogóle mówi, że to jest krótki dystans i z nią się zgadzam, a życie jest maratonem i to pewnie też o tym rozmawialiśmy. I być może właśnie zdałem sobie sprawę, już jak byłem starszym, dojrzałym, bardziej już takim, wiesz, człowiekiem, że rzeczywiście życie to jest maraton. Nie można być czasami. Kiedyś byłem taki bardziej, wiesz, tu i teraz muszę coś zrobić, jak nie wyjdzie, to coś tam i bardziej może i porywczy, bardziej taki, wiesz, niecierpliwy, ale nauczyłem się tej cierpliwości.
Heniu, w sprawie kobiet dostałby od ciebie taką radę. Kieruj się sercem, a nie głową. Ty wybierałeś kiedyś głową, a nie sercem? Wiesz co, nie, ja zawsze wybierałem sercem. Bo nie wyobrażam sobie, żeby w miłości można było wybierać głową. Jednak moje życie nie przekonało mnie do tego, że na początku jest szacunek, zaczyna kogoś lubić, później szanować, albo odwrotnie, a dopiero później się zakochujesz. Albo się zakochujesz, albo nie, ale to jest tak w moim przypadku, więc pewnie jeżeli chodzi o mojego syna, to też chciałbym, i pewnie tak będzie, że będzie się kierował prawdziwą miłością, bo bez tej prawdziwej miłości to nie przetrwa. I myślę, że miłość to jest jak sport wyczynowy. To jest za poważna sprawa, żeby przy okazji tylko jakichś takich mrzonek albo innych docelowych środków, a nie tego prawdziwego, tak, pasji, a tutaj miłość, mógł realizować to przez następne wiele lat. Każde z tych małżeństw czegoś mnie nauczyło, to twoje słowa. Nie chodzi mi już o jakie były żony, ale czego ty się dowiedziałeś o sobie w tych małżeństwach? Z pierwszym zacznijmy. So, ja też nie chciałbym, okej, o pierwszej żonie powiem, że żona była, jest bardzo ciepłą, wrażliwą osobą. Ja byłem wtedy niedojrzały, miałem wtedy 25 lat i rozstaliśmy się naprawdę bardzo, w bardzo dobrych relacjach. Do dzisiaj, jak się dziś widujemy, to zawsze ze sobą porozmawiamy, zawsze jest, wiesz, duży szacunek i ten czas, który gdzieś tam, bo zawsze jak się z kimś rozstajesz, no jest taki żal i tak dalej, tak? Natomiast dzisiaj tego żalu nie ma. Sylwia ma swoje życie, ja mam swoje, ona jest projektantką, super się realizuje, więc ja, jeżeli mogę, zawsze też gdzieś to też zawsze powiem o niej ciepłe słowo, bo ona po prostu na to zasługuje, a wiem, jak zaczynała, bo zaczynała wtedy, kiedy byliśmy razem jako projektantka i cieszę się, że była bardzo zdeterminowana w tym, żeby to kontynuować i rzeczywiście ma piękny sklep w Szczecinie, swoje atelier i tak dalej, więc jest super. Natomiast o drugiej żonie już nie chcę mówić, bo już nie ma. Powiedz mi, w czym objawiała się niedojrzałość w pierwszym małżeństwie? Bo to, co opowiadasz, to pokazuje takiego gościa, który cały czas ciężko pracuje, jest sumienny, na razie nie pokazujesz żadnych wyskoków. To gdzie była ta niedojrzałość? No, wyskoki się zdarzają, bo już tak jak mówię, no życie, jak jesteś młodym sportowcem, to jest dużo pokus, tak? I czasami masz takie wrażenie, że może jest za wcześnie, może to cię tak bardzo przytłacza, bo myślisz sobie, że wiesz, jeżeli w wieku 25 lat się żenisz, to zaczynasz cię to, że to wszystko już będzie tak, jak jest teraz, prawda? Że wiesz, że dzieci i tak dalej. I w pewnym momencie zaczynasz myśleć, trochę może, wiesz, te szaleństwa mi ominą, że to jest trochę tak, jak ktoś, kto zostaje wcześniej tatą, może mieć poczucie jakiegoś tam, że kosztem nakładu na wychowanie dziecka coś mu ucieka w życiu, a ja już tego nie mam, bo mam 50 lat i zdecydowanie z tego czerpię, więc wtedy też ja po prostu nie dojrzały do prawdziwego takiego poważnego związku. Tak, ogólnie, tak. Nie chcę tutaj mówić, jakie popełniałem błędy, czy że byłem niecierpliwy, czy no, po prostu myślę, że takie ogólnie ubrałem to w taką formę, bo jest w tym dużo prawdy i tak to było. I wydaje mi się tak, jeżeli nawet nie chcesz tego komentować, to wydaje mi się, że w tym drugim małżeństwie to mimo wszystko, że trochę mniej klasy, ale to nadal wyglądało tak z perspektywy medialnej, tylko i wyłącznie. W perspektywie tego, że czytałem ten fragment twojej książki o tym i tak dalej. Widziałem też występ Doroty w Hyde Parku, że tam byliście dwójką młodych i pokrzywdzonych osób, które nawzajem się krzywdziły. Tak wygląda to z mojej perspektywy. No i to też nie chcę nadwyrężać tego tematu, bo ostatnio coś o tym powiedziałem, ale też nie chcę do tego za każdym razem wracać i niech tak zostanie. Ale nie chciałeś zadzwonić do Doroty i powiedzieć, słuchaj, jesteśmy dorośli. Powinniśmy przestać już się kąsać w mediach? Nie masz takiego wrażenia? Przecież był taki moment, że była cisza, było w miarę zgoda. To jest trochę tak, że pewne rzeczy wynikają z twojego charakteru. To jest trochę tak, jakbyś powiedział do swojego kolegi, nie wiem, nie rób czegoś, bo to nie wypada, albo nie rób tego, bo przecież to i tak nic nie zmieni. Wiesz, jak czegoś nie rozumiesz, nie wiem, nie rozumiałem tego, ale generalnie, tak jak mówię, już nie chcę się na ten temat rozwodzić, bo to i tak nic nie zmieni. Nie no, słuchaj, wydaje to taki się, telefon że, mógłby coś zmienić. Wiesz co, wydaje mi się, że pewne rzeczy zmienia po prostu twoje życie. Poznając Małgosię, że tak powiem, doznając szczęścia, zakładając rodzinę, kompletnie zresetowałem to wszystko, co było wcześniej. Nawet jakby ktoś mi zrobił jakąś krzywdę, nawet jakby ktoś, wiesz, już w sensie, jeżeli chodzi o związki, to chyba nawet bym się cieszył, bo jestem tu, gdzie jestem, bo to wszystkie rzeczy, które były wcześniej, złoty i upadki i tak dalej, doprowadzają cię do jakiegoś tam momentu, tak? A jeżeli jesteś szczęśliwy w swoim małżeństwie, masz cudownego synka, no to
to jakoś tak zupełnie, myślę, że w ogóle szczęście powoduje, że jesteśmy w stanie wiele wybaczyć i wielu osobom, mhm. prawda? Niezależnie, co ci w życiu zrobiły, bo jednak docelowo czujesz się zrealizowany. I ja się czułem zrealizowany, dlatego nie miałem potrzeby o tym mówić przez ostatnie 10 lat. I tak na tym bym przestał. Piękna szpileczka, Radek. To jest szpileczka. Trochę, wiesz, w sensie, ja rozumiem, to, bo twoja perspektywa jest logiczna. Ty jesteś szczęśliwy, nie myślisz o tym, co było. Ktoś jest nieszczęśliwy, nie, myśli nie, o tym. To już ty wyciągasz wnioski, ja nie chcę, żeby... Okej, dobrze, to moje wnioski. Bo wiesz, nie, bo mówię poważnie, bo sam, jeżeli komuś zarzucam, że ktoś za często mówi, to też nie chcę teraz ja być kimś, kto o tym... Nie, no spokojnie, wiesz, to dlatego, wiem, że... No, a dlatego... Dlatego mnie tylko... Co miałem do powiedzenia tu? To powiedziałeś, tak. Polecam książkę. Wiem od naszych wspólnych znajomych, że Gosia jest o ciebie zazdrosna. Wszystkie żony były o ciebie zazdrosne, wszystkie partnerki? Mogły się o mnie zazdrosne. Ja myślę, że tak. Proszę cię. Dobra, okej, okay, nie, chciałem powiedzieć, że bez prawdziwej miłości nie ma zazdrości. Mhm. Bo jeżeli kogoś kochasz, no to zawsze ta zazdrość jest obecna. Zazdrość nie powinna być chorobliwa. I to jest chyba klucz. I też nie powinna być męcząca, bo myślę, że czasami, jeżeli ktoś jest za bardzo zazdrosny, jest w stanie bardzo zniechęcić tą drugą osobę, mhm. podejrzewając ją o rzeczy, których ona nie zrobiła. A jednak życie w związku powinno się kojarzyć raczej ze wzlotami, a nie z sytuacjami, kiedy musisz cały czas coś poświęcać, czy musisz się denerwować, musisz się tłumaczyć, bo, mhm. bo chyba ludzie nie lubią się tłumaczyć z rzeczy, których nie zrobili, prawda? I to jest w ogóle, to jest słabe, bo czujesz się, że nie jesteś winny i czas, który mógłbyś spędzić na wielu miłych rzeczach, aspektach życia, musisz tracić na to. Natomiast też mam wrażenie, że czym jesteś starszy, tym bardziej zabiegasz o taki spokój, o taką nirwanę mhm. w domu, bo tej energii masz coraz mniej. Masz pracę, masz dzieci i teraz, jeżeli masz jeszcze się tłumaczyć, masz jeszcze rzeczy takie, które zupełnie są jakimiś urojeniami, to w ogóle może to dużo zepsuć. Więc myślę, że zazdrość tak, ale w granicach zdrowego rozsądku. Ja mhm. też jestem zazdrosną Małgosię i to jest oczywiste. Ale staram się nie męczyć swoją mhm. zazdrością. Jak wyglądało twoje życie chwilę przed poznaniem Gosi? Miałem w domu bar. Wiem, nawet zasłyszałem wypełniony. O tej czerwono-czarnej wycieraczce. Tam był napis Radek Majdan czy Radzio Majdan? Ja już nie pamiętam, RM, inicjał. Ale wiesz co, nie nawiązuję do tego, mm-hmm. do tego baru, żeby mówić o ilości wypitego alkoholu, bo chyba bardziej korzystali na tym, zadowoleni mm-hmm. byli moi koledzy, bo wiesz, do mnie było fajnie przyjść. U mnie zawsze, wiesz, bar w domu, dobre nagłośnienie. I to były chyba takie czasy, wiesz, rock'n'rolla w moim życiu, bo już skończyłem wtedy grać jako mm. zawodowy sportowiec, więc też już no, nie musiałem się kłaść spać o 11 czy 12. Jak poszedłem spać o 2, to nic się nie stało, więc mogłem sobie na więcej pozwolić. Mm-hmm. I też miałem, wtedy miałem już tak, jak masz koło 40 lat, to też jesteś już chyba taki, mam wrażenie, że facet na 30-latek to dzieciak, a już 40-latek to już taki zaczyna być, wiesz, bardziej rozsądny w pewnych wyborach, chociaż wiesz, jak jesteś sam, no to tak jak mówię, to jesteś sam, mhm. to możesz naprawdę sobie na dużo więcej pozwolić, a że jesteś towarzyski, że ja byłem towarzyski, mhm. miałem, wiesz, fajnych kumpli, mam ich do dzisiaj, no natomiast no, spotykamy się już dużo rzadziej, wiesz, no mam też tutaj serdecznego przyjaciela Piotrka Końce, czy Sebastiana Piekarka, gitarzystów mhm. grupy Ira, z którymi też uwielbiam spędzać czas, no ale każdy z nas ma swoją rodzinę, wiesz, jak jesteś sam, no to też, wiesz, łatwiej było to wszystko generować, ten czas dla kolegów, a później jest czas dla, już teraz jest czas dla rodziny, więc to był taki dość ciekawy okres w moim mhm. życiu generalnie, ale myślę, że sobie że to też jest, wiesz co, jakiś mój potencjał, bo ja dzisiaj naprawdę, ja nie mam czegoś takiego i to też wydaje mi się, jest jakimś takim moim wewnętrznym spokojem. Ja dzisiaj mogę siedzieć, moi koledzy idą gdziekolwiek, mogą spędzać najlepszy czas, czy ludzie dziś, a ja siedząc z moim synkiem, z moją rodziną, z Małgosią, spędzam fantastyczny czas i ja już naprawdę nie mam poczucia. Ja, być może właśnie dlatego, że w swoim życiu i przyimprezowałem trochę, mhm. i się nabawiłem, i byłem w różnych sytuacjach i miałem ten swój czas tak, wiesz, przerusowując mhm. rock'n'rolla, to dzisiaj wiem to wszystko, z czym się może to wiązać. I dzisiaj najbardziej cenię sobie nasze rodzinne wakacje. My wyjeżdżamy mhm. generalnie na wakacje sami, bo wtedy odpoczywamy, jesteśmy sami. Tam nie ma jakichś szaleństw, więc my tam się resetujemy, my opiekujemy się dziećmi,
I z tego czerpiemy przyjemność. Mamy trzy psy i tak dalej, wiesz. I Małgosia do dzisiaj mi mówi, że jej najlepsze wakacje to były te kamperem, które pojechaliśmy do Szwecji. Ja mówię, serio? Przecież to był cały czas, trzeba coś robić. Albo jedziesz, albo parkujesz, albo rozstawiasz. Ale tak bardzo jej się podobały, że już planuję nasze następne. Więc bardzo by chciała jechać. Natomiast wszystko ma swój czas. I to jest chyba taki, chyba, nie wiem, czy puenta życiowa, ale chyba też taka świadomość. I ja też takie w swoim życiu Te etapy, o których mówiłeś, dochodziłem do tego i dzisiaj, jak ktoś się mnie naprawdę zapyta, co jest moim największym sukcesem w swoim życiu, to jest moja rodzina, to jest moja żona, to jest mój syn, Stasiek, Tadek, synowie Małgosi. I z tego się cieszę, z tego jestem najbardziej dumny. I myślę, że tak, jak będę jeszcze starszy, to, że się urodził Henio, to już w ogóle chyba będzie dla mnie takim priorytetem, że zostawiasz, że to wszystko inne zapominasz. Wszystko, co w życiu osiągnąłeś, to jest coś tam, okej, to oddziałuje na nasze życie. Na bazie tego można robić pewne rzeczy. Ale jak patrzę na tego mojego synka, to jest moja największa duma. Dobrze, a jak był ten rock'n'roll? Już zostawiając jaki, bo opowiadasz o tym, jakby to był rock'n'roll ministranta, ale niestety ci w to nie wierzę. Miałeś taki moment, że zastanawiałeś się, że pociąg z rodziną odjechał? Tak. Tak, miałem i nawet myślałem, że to będzie bardzo trudne. Myślę, już byłem po dwóch nieudanych małżeństwach, byłem po dwóch rozwodach i nie miałem w sobie takiej potrzeby. Nie miałem w sobie potrzeby. Ja w ogóle nie miałem, stąd mówiłem o tym sercu i prawdziwych uczuciach, bo ja nigdy nie miałem potrzeby szukania sobie związku. Są ludzie tacy, jak widzę czasami, którzy kończą jeden związek i zaczynają kolejny, czego totalnie nie rozumiem, bo ja zawsze po jakimś tam związku, który miałem, nie miałem takich prawdziwych związków w życiu dużo, musiałem mieć taki moment resetu, odpoczynku, wytchnienia i tak dalej. I nigdy w życiu nie mógłbym wejść w kolejny od razu związek. No, jesteśmy różni, każdy ma inaczej. Natomiast zastanawiałem się, mówię, kurde, może już nawet mój kolega mówi do mnie, słuchaj, ty to chyba już sobie nigdy nie znajdziesz żony. Ja mówię, super, dzięki, serio? Mówię, że tak to było takie na zasadzie, wiesz, niby pół żartem, ale tak jak powiedziałem, nigdy nie zakładałem sobie jakiegoś, nie wiem, terminu. Mam już tam, nie wiem, 40, tam 1, 2 czy 3 lata i teraz powinien być to moment, że już trzeba się z kimś związać, bo zawsze podkreślałem, że lubię dzieci i chciałem mieć swoje dzieci, więc to też było dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo uważałem, że jeżeli ma to przyjść, to po prostu przyjdzie, tak? Że to jest, tak chyba jest z miłością i tak też się stało. Jak spotkałem Małgosię, no to wszystko w ogóle przewróciło w moim życiu do góry nogami. Wiesz, nagle z człowieka takiego, który sobie żyje i sobie żyje, mam, wiesz, swoją kobietę, która ma dwójkę dzieci, która jest poważną osobą i zamieszkujemy razem, wiesz. I Małgosia mówi, słuchaj, wjechałem do ciebie z tymi wazonami, to dopiero później zdałam sobie sprawę, jak ważna przemiana zaszła w twoim życiu, czyli w moim. Wiesz, dla niej to jest naturalne. Dbała o dobro swoich dzieci i tak dalej, ale ja też zdawałem sobie chyba sprawę z powagi sytuacji. No. Ale nie miałeś takiego wrażenia, że to jest miejsce, w którym nie chciałem być, mając 40 i kilka lat? Obudziłeś się w tym domu, tym kawalerskim, z dobrym nagłośnieniem, z barem, z hokerami i sobie myślisz, że ja tu nie chciałem być. Wiesz co, nie, ja przyjmowałem to na zasadzie, że to, że takie życie miałem, to też jest następstwem tego, jest to, że tak bardzo doceniam teraz to, co mam. Że być może gdybym nie przeżył życia tak jak w jakimś sensie. Ale to już jest refleksja po teraz, czasie, tak. Ale jak było wtedy? A, jak wtedy. Jest to są różne. No czasami masz taki, wiesz, poczucie jakiejś tęsknoty za emocjami, za związkiem, ale dla mnie to było śladowe. Nie miałem takich momentów, że chodziłem załamany, wiesz. Ja już jako dziecko potrafiłem sam się ze sobą bawić. Mama kiedyś to powiedziała, wiesz, jak gdybyś mały, to ty byś myślałeś takie zabawy, że aż to było niewiarygodne. Ja dzisiaj oczywiście mówię do Małgosi, że Heniu ma to po mnie, jak się bawi sam. Natomiast myślę, że ja się po prostu ze sobą nie nudziłem. Jeżeli masz pasję, jeżeli masz pracę dodatkową, wiesz, życie w Warszawie daje ci... W ogóle to, w jakiej weszła Polska skalę czy przestrzeń, chociażby o koncerty, o teatry, możesz naprawdę spędzać czas, tak? I ja go spędzałem po prostu w różny, miły sposób. Nie wiem, czy można to nazwać hedonizmem, że sprawiałem Radek, sobie... mogę ci powiedzieć tak? Można. Nie wiem. To jestem ciekawy, tak. Co jest hedonizmem w twojej skali. Ale wiesz co, ale tak jak powiedziałem, być może gdzieś tam miałem nadzieję, że kiedyś to się zmieni, tak? Że spotkam kiedyś kobietę, bo wiesz co, bo w pewnym momencie to jest coś takiego, że zdajesz sobie sprawę, że to nie jest łatwo, bo ja myślę, że to nie jest łatwo spotkać kogoś, kogo tak bardzo
pokochasz na śmierć i życie. Ktoś, kto w twoim życiu przewróci wszystko do góry nogami, ktoś, z kim chcesz stworzyć rodzinę i wiesz, że to jest ta osoba, bo to, nie, to się zdarza, ale, ale później, wiesz, no, wszystkim nam wydawało się, że ten pierwszy raz, kiedy wychodzimy za mąż, czy że się żenimy, to będzie ten jedyny jost, a później życie ci to weryfikuje, kolejny raz ci weryfikuje, to zaczynasz tak mówić, a może my tak jesteśmy skonstruowani, że nie do końca jest to tak, jak nam się wydaje. No i czekasz na coś takiego, jak to się mówi, to porażenie piorunem i nagle ono przychodzi, no i wiesz, i w moim momencie, do mnie przyszło i bardzo za to dziękuję, nie wiem, losowi, energii świata, życia, że spotkałem Małgosię, że mamy tak cudowną rodzinę. Mm-hmm. Pamiętam, jak mówiłeś to też o tym, o rodzinie, że jak twój tata powiedział Gosi, że dziękuję jej, tak, że stworzyła ci dom, że tak, stworzyła ci rodzinny dom. Bo widzisz, bo myślę, że moi rodzice też w jakiś sposób, chociaż nie mówili mi o tym, ale na pewno może się martwili, bo chcieliby, żeby, wiesz, żebym sobie jakoś to poukładał, żebym miał właśnie już taki, wiesz, to zacisze domowe, żebym miał kochającą żonę i tak dalej, tym bardziej, że no też wiedzieli, że wcześniejsze, no, rodzice, więc normalne jest, że w jakimś sensie każdy rodzic przeżywa, jak coś tam się nie układa w życiu swojego dziecka, kiedy ma rozwód i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pewno bardzo, bardzo się ucieszyli i wiesz, i moja mama zawsze chciała, żebym ja został tatą. Uważała, że będę czerpał z tego dużo radości. No nie pomyliła się. Pamiętam, jak opowiadałeś o tym, że bałeś się, że chłopcy Gosi cię mogą nie przyjąć i tak dalej, że było dużo stresu i w tobie, i w niej, ale dzieci to tylko i aż dzieci, dlatego zastanawia mnie, czy w chwilach złości, bo na pewno takie były, nie było tak, że dzieci wykorzystywały to, że nie jesteś ich tatą, żeby sprawić ci przykrość? Nie, nigdy nie padło jakieś takie wiesz, zdanie, bo wiesz, bo my jesteśmy na etapie, że my ze sobą żyjemy, więc to nie jest tak, że ja tylko mogę ich chwalić i głaskać. Są sytuacje, no właśnie, kiedy no trzeba, wiesz, bo to są dzieci, to jest oczywiste. Dzieci mają prawo do tego, żeby pewne rzeczy robić źle, ale my dorośli musimy gdzieś je ukierunkować na to, żeby zdawały sobie sprawę. Nazywa się to po prostu wychowaniem. I staram się tutaj w tym uczestniczyć. To jest oczywiste, bo kocham ich, jakby byli moimi dziećmi, chociaż nie są moimi dziećmi i też nigdy nie było moją rolą, żeby zastąpić im tatę, bo mają tatę i go bardzo kochają i szanują, więc wiesz, i To jest na zasadzie takiej, że to jest tak, jak ja przeżywałem to swoje życie etapami. Tak jak na przykład, widzisz, Stasiek dzisiaj ma 17 lat, to ja już też nie rozmawiam z nim, jakby miał lat 12 czy 8, prawda? Już traktuję go jako nastolatka, więc już mam sposób komunikacji z nim taki bardziej dorosły. Wiesz, Tadek ma no, niespełna 13 lat, więc on jeszcze jest taki, że no, czasami trzeba troszeczkę być bardziej, wiesz, zdecydowanym, ale też wchodzi zaraz w taki wiek, ale nie mam wątpliwości, że się bardzo kochamy, szanujemy i oni na pewno też takiej wątpliwości mam nadzieję, nie mają, a przy tym bardzo mnie też wzrusza, jak są ustosunkowani do Henia, jak bardzo Henia kochają, jak lubią się z nim bawić, jak się nim zajmują czasami i tak dalej, więc to jest takie bardzo naprawdę, no, gdzie, jak to się mówi, serce się bardzo uśmiecha. No z takich ludzi, którzy są blisko ciebie i Gosi, słyszałem, że ta wasza relacja jest bardzo, bardzo bliska, jeżeli chodzi o chłopców, więc też po prostu zastanawiają mnie te słabsze momenty. Też mieliście razem wiele nieudanych prób związanych z in vitro. Co ty wtedy czujesz? Tak egoistycznie, bo wiem, że jak była trzecia próba, to nie mówiłeś Gosi, ale straciłeś nadzieję. Tak, wiesz co, generalnie rozgrywa się to w twojej głowie, ale na zasadzie na tyle, że to nie jest temat, który możesz roztrząsać gdziekolwiek. Nawet powiem ci szczerze, ja nie rozmawiałem na ten temat tego, co czuję. Nawet nie chciałem obciążać tego swoich przyjaciół, wiesz? Ani rodziny, ani brata, czy siostry. Oni wiedzieli, co ja czuję, no bo to nigdy, nie wiesz, każdy wyrażał swoją troskę, czy życzliwość. Wiesz, w pewnym sensie my też nie mówiliśmy. Oni wiedzieli, że my się staramy, ale my po kolejnej próbie, kiedy dowiedzieliśmy się od lekarza, że jest ten pierwszy etap udany, to my nie dzwoniliśmy, nie mówiliśmy, wiesz, tym naszym najbliższym, bojąc się, że po prostu nic z tego nie wyjdzie, żeby później nie mówić im, że wie, że nic z tego nie wyszło, a tak kilka razy było. I później masz coś takiego, że po prostu boisz się, że jesteś taki pełnym obaw, że nawet jak już ci lekarz mówi, jak udało nam się, że ta procedura się powiodła z Heniem, to też nie było tak, że od razu, wiesz, zadzwoniliśmy. I ja naprawdę miałem już sobie takie poczucie zwątpienia, mówię, no może po prostu, wiesz, no nie jest nam dane i jakoś zaczynałem się z tym godzić. Ale nigdy nie ma czegoś, wiesz, nawet nasza komunikacja między mną i Małgosią była taka,
wiesz, no mówię, spokojnie, dobra, spróbujemy. My się wzajemnie wspieraliśmy, ale każdy z nas miał też swoje osobne, takie prawdziwe przemyślenia. W moim przypadku, że mówię, będzie bardzo ciężko, bo to był kolejny raz, kiedy nie wyszło. I w końcu jak wychodzi, no to czekasz na taki czas, kiedy nie boisz się cieszyć. Bo to było takie przełomowe. Kiedy już, wiesz, chyba ja chyba miałem wtedy, kiedy robiliśmy USG. Kiedy już widziałem na monitorze Henia, jak jest mały i tak dalej. Jak, wiesz, rośnie i jak już jest ten kształt. I pamiętam łzy lekarza, co też mnie wzruszyło. I taki byłem zdziwiony, że to lekarz ma łzy w oczach, a ja nie mam, wiesz, wtedy. Bo wtedy to było na bazie takiego lęku, że ja jeszcze miałem po prostu to poczucie, że czułem się cały czas taki pełen wątpliwości, że może to być jeszcze znowu coś, co nam się nie uda, nie powiedzie, ale na szczęście w tym przypadku już ten ostatni raz, który robiliśmy. I zastanawiam się, wyszło, ale zastanawiam się, czy bo pewnie jakby nam nie wyszło, to robilibyśmy jeszcze raz. Nie wiem, do kiedy byśmy to robili, ale na pewno coś, co nas bardzo wspólnie łączyło w tych emocjach, to jest to, że chcieliśmy zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żebyśmy kiedyś nie mieli do siebie wyrzutów, że mogliśmy zrobić jeszcze coś więcej. Więc ja myślę, że tak też było. Ja nigdy, wiesz, nie chciałem, żeby jakkolwiek Małgosia mogła poczuć z mojej strony jakiegoś takiego rozczarowania czy zawodu, bo wiedziałem, że ona też to czuje, a poza tym kobieta ma dużo ciężej przy tej metodzie in vitro, bo są zastrzyki, cała procedura, to wszystko się odbywa w jej ciele, w jej głowie, więc ja mogłem być tylko przy okazji jej wsparciem, ale nigdy nie chciałem być obciążeniem w tej sytuacji. I tak jak mówię, no tutaj jesteś skazany i to nie jest nic złego, ani też się nie żalę. Po prostu to jest coś normalnego. Przeżywasz to we własnej głowie, walczysz z tymi emocjami i musisz sobie z tym poradzić, bo kobieta i tak ma gorzej niż ty, więc... Ale też masz prawo cierpieć. I cierpisz, oczywiście, tak. Tylko mówię, cierpisz trochę tak, wiesz, solo, jeden ze sobą, bo to też jest taki temat... Że ciężko jest o tym mówić. Ciężko jest o tym mówić. Wiesz, nawet najbliższym przyjaciołom, nawet tak jak mówię, rodzinie, nawet siostrze czy bratu. Tak, ja nie wiem, może też akurat to nie były taki moment, kiedy mogłem, nie czułem się, żeby się uzewnętrzać z tym. Dzisiaj o tym mówię, bo uważam, że my jesteśmy nawet lekarzom winni to. Ludziom, którzy są zwątpieni, którzy są w takiej sytuacji, jak byliśmy my. Dlatego nigdy nie zrozumiem, naprawdę nigdy nie zrozumiem kogoś, kto ma dziecko zrodzone metodą in vitro i się wstydzi o tym mówić. Uważam, że to jest chore. Naprawdę. Bo jednak gdyby nie ci lekarze, gdyby nie medycyna, która poszła tak bardzo do przodu, to my byśmy nie mieli dzieci dzisiaj z lekarzem. Oni się bardzo postarali o to. Oni naprawdę, doktor Lewandowski i doktor Kozioł, zrobili wszystko, żebyśmy mogli mieć dziecko. Więc ja, jak ja bym teraz miał udawać, że Heniu się urodził normalnie, to słowo honoru nie mógłbym spojrzeć w lustro. Właśnie przez to, że doktor Lewandowski miał łzy w oczach, kiedy mówił mi, że zostanę tatą. I nie wyobrażam sobie, żebym mógł o tym nie mówić. A z drugiej strony pamiętam też osoby, małżeństwa, które gdzieś tam, tak jak my, starali się. Generalnie to nie jest tak, że każdy się zewnętrznia i ze sobą rozmawiasz, która to jest próba, ale zdarzają się osoby, które nawiązują kontakt. I była pani, która 8 raz ze swoim mężem, już któremu nawet leczyli zdrowe zęby, bo nie wiedzieli, jaka jest przyczyna. Więc ludzie przeżywają olbrzymie dramaty, starając się o to. I chociażby nawet, żeby komuś dać taką iskierkę nadziei, bo być może ktoś stwierdzi, a może jak im wyszło, to jeszcze warto ten jeden raz spróbować. I ten właśnie jeden raz, jak w naszym przypadku, okaże się w konsekwencji czego narodzi się im synek albo córeczka. Twoja miłość do Henia już została opisana w tysiącach słów. Kiedy widzisz w nim najbardziej siebie, tak krótko? To dobre pytanie. Nie wiem, może jak się zaczyna czymś bawić i ma taki fokus, zaczyna być takim dojrzałym trzylatkiem. Bo ja, jak coś mnie wciągało, ja też potrafiłem bardzo mocno odizolować się od, wiesz, taki mieć fokus, ale z drugiej strony ja kiedyś bardzo długo łapałem się za ucho jako dziecko i on, jako był mały, też zaczynał to robić, więc też, wiesz, widzisz tak co chwilę, jak się, miałem wrażenie, jak się denerwuję, że czasami ja byłem taki, że jak coś mi się nie podobało, to też byłem taki zdenerwowany i być może te emocje również. Cały czas widzę coś, jak gra w piłkę również, to jest naturalne zupełnie, że jest bardzo dobry skor, bardzo naprawdę coś, co z czego się bardzo cieszę. I to nie jest tylko tak, bo to jest mój syn, ale Henio jest bardzo dobrze skoordynowany ruchowo, jest bardzo taki gibki, elastyczny, więc być może genetycznie też to dziedziczy po tacie. A co Pogosi ma? Wiesz co, myślę, że inteligencja. To jest bardzo inteligentny chłopczyk. Myślę, że wrażliwość ma po nas obojgu, bo to jest też bardzo wrażliwe dziecko, tak jak mówiłem. Nigdy nie lubi
jakichś krzyków w domu i nawet jak się tam jakieś tak szczątkowo zdarzają, to mimo wszystko, a właśnie może dlatego, że nie jest do nich przyzwyczajony, to zawsze też na nie reaguje, ale też potrafi odwzajemniać emocje. On zasypia, to się do mnie wtula, przytula się do mnie i myślę, że te emocje, które pewnie też my mu przekazaliśmy, bo kiedyś ktoś powiedział fajne zdanie o dzieciach. Dzieci się nie rodzą ani złe, ani dobre. Dzieci się rodzą, a my dorośli jesteśmy od tego, żeby je ukształtować. Więc ma coś takiego po nas, że jest taki, że lubi sobie tak jakby robić, no nie powiem, że kawały, ale takim jest małym isponiem, że czasami jakiś taki prowokacyjnie coś robią, jest synku, nie rób tego, on patrzy na mnie i coś robi, ale tak mają chyba wszystkie dzieci, więc każdy z nas widzi te swoje oczywiście, ale to też ma tak po nas. Dobrze, a dlaczego nie prowadzisz Dzień Dobry TVN z Gosią? Bo to nie było moje marzenie, bo ja mam, Dzień Dobry TVN jest marzeniem mojej żony. Nie wiem, czy bym się do tego nadawał. Natomiast ja zawsze chciałem pracować w tematyce piłki nożnej, tak? No bo myślę, że dobrze jest sobie powiedzieć, że mówisz coś, na czym się znasz, albo mówisz o czymś, co robiłeś przez całe życie. Ja to robię. I odnajduję siebie w jakichś takich kolejnych rolach. Kiedyś byłem ekspertem, dzisiaj jestem o krok dalej. Gdzieś można powiedzieć, wyszedłem z tej strefy komfortu i nie wiem, jak bym się czuł jako... Nie, w ogóle nawet nigdy się nad tym... Wiesz co? Nie, ja pracowałem kiedyś w Kanale Plus i to była moja super praca. Byłem ekspertem, dzisiaj pracuję w przeglądzie sportowym w Onecie i jestem już bliżej pracy dziennikarskiej. Więc więcej stresów, trochę więcej nerwów w kreacji tego, co robię, która wynika z mojego pomysłu. Większe wyzwanie, tak? Ale sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, więc nigdy nie było tematu między mną a Gosią, że chcieliśmy to robić razem, czy zróbmy coś, żebyśmy to robili razem. Była propozycja? Nie było, bo też nie było takiej z naszej strony. Kiedyś może Małgosia powiedziała w wywiadzie, że wiesz, no, na zasadzie super, fajnie, rozumiemy się i tak dalej, więc fajnie, jakbyśmy robili coś razem, ale to było tylko na zasadzie takiej jakiejś refleksji, ale to nic w tym kierunku dalej nie szło, żebyśmy robili cokolwiek, żeby to się zrealizowało. Ja wiedziałem od razu, że ja chcę robić zupełnie coś innego, ale też wiedziałem, że Małgosia chce to robić i to robi. A jak zmieniła się twoja pozycja w showbiznesie po spotkaniu z Małgosią? Wiesz, niektórzy twierdzą, że się bardzo mocno podniosła, bo... A ty tak nie twierdzisz? Co, ja się nad tym nie zastanawiam. I to mówię zupełnie szczerze. Ja nie klasyfikuję nas jako ludzi. Ja rozumiem, że zawsze przypatrujesz się osobom, które są w showbiznesie takie, że ludzie tam, którzy organizują event, cieszą się, że przyszedłeś, tak? Albo tacy, którzy okej, przyszedłeś, albo tacy, którzy proszą się, żeby cię zaproszono, tak? Nie wiem, to nie jest ucieczka od tematu, to nie jest coś, czego się wstydzę, bo awansowałem w przestrzeni show biznesu, bo Małgosia była... No nie, ale słuchaj, ja bym nie traktował tego w kategorii, że ty awansowałeś, wy na siebie dobrze zadziałaliście. Ja myślę, wiesz co, ja podchodzę do tego tak, że my jesteśmy przede wszystkim związkiem, jesteśmy rodziną i wszystkie inne rzeczy są wartością dodaną. Czy one są dobre, czy złe, są wartością dodaną. I ja myślę, że byliśmy w stanie sobie pomóc i w różnych przestrzeniach oboje, natomiast względem tego, co powiedziałeś, niektórzy się nad tym zastanawiają, innym na tym bardzo zależy i ja mówię z ręką na sercu, nigdy nie miałem z tym jakiegoś problemu, nigdy nie miałem na to presji. Czasami była na przykład akcja, że miałem jakiegoś kolegę, który robił coś niszowego i nie był jakąś wielką gwiazdą, ale nie mogłem mu odmówić, żeby do niego nie iść, chociaż wiedziałem, że nie będzie tam żadnych wielkich gwiazd. Bo niektórzy na to też bardzo mocno zwracają uwagę. Nie pokazuje się gdzieś, gdzie nie ma obok mnie wielkich, w cudzysłowie, ludzi. Nigdy nie było to moim, wiesz, założeniem. Ja w sobie tak w ogóle myślę, a propos, tak zamykając ten temat, że jestem z tej przestrzeni sport. Plus trochę muzyka. nie jestem z przestrzeni show biznes jako taki. Jak już jest trochę muzyki, to już jest show biznes. Tak, ale wiesz co, ale dobra, no to jestem z przestrzeni sport. I ja sobie, tak jak kiedyś powiedziałem, jest coś w tym prawdy, mimo tego, że było parę lat to powiedziane temu, że do tego show biznesu wpadałem sobie tak, jak się wychodzi na piwo. Żeby się zresetować, odreagować, poznać troszeczkę innego świata, bo uważam, że życie jest za krótkie i nie możesz żyć w jednej przestrzeni. Nie możesz tylko i wyłącznie żyć, tak w moim przypadku, sportem, piłką nożną i tak dalej. Czasami jest się dobrze odkleić, oderwać i zrobić sobie przyjemność pobycia trochę w innym świecie. Tak jak się merkuje, to też jesteś w innym świecie i też jest przyjemnie. Jak skończyłeś karierę, miałeś 38 lat. Wiem o tych dwóch mitycznych latach, że jeszcze dałbyś radę. Tak się smuję, może inni uważają inaczej, ja tak myślałem. Kończąc karierę, miałeś na koncie bliżej 5 czy 10 milionów złotych. To jest bardzo ważny aspekt, że o pieniądzach nigdy się nie rozmawia. Bo to jest co, ja uważam, że w ogóle
Pieniądze zawsze budzą jakieś takie niezdrowe refleksje, albo z założenia ktoś może wyciągnąć złe wnioski. Daję sobie radę. Powiem tak, daję sobie radę i dajemy sobie radę generalnie, więc nigdy nie jakoś tak niespecjalnie sprawiało mi przyjemność mówienie o pieniądzach, czy miałem ich kiedyś w pogoni mało, bo czekaliśmy jak w wstępie naszej rozmowy ponad, półtora roku na to, żeby nam wypłacili wypłatę, czy później grając za granicą zarabiałem już znacznie lepiej, czy grając w Wiśle Polskiej, jak na tamte warunki również mieliśmy dobre kontrakty i tak dalej, więc jest okej. No dobrze, inwestowałeś pieniądze? Tak jak sobie spojrzysz tak, na to. Tak, tak. No, wiesz, inwestowałem i dobrze, inwestowałem źle. Miałem kiedyś dwa lokale gastronomiczne w Szczecinie, co nie okazało się dobrą inwestycją. Miałem też kilka nieruchomości, co okazało się już znacznie lepszą. Więc, studio tatuażu też było chwalne. No, też okazało się średnią. Radek, świetnie inwestowałeś. Średnią. Wyszedłem na zero. Nie, akurat tutaj zabrakło troszeczkę po prostu mi wsparcia merytorycznego od kogoś, kto tam mi pomógł na zasadzie z branży, ale dobra, wiesz, w każdym razie no, nie było tak, że gdzieś te pieniądze wszystkie, wiesz, tam gdzieś przechulałem czy coś. No, generalnie chciałbym coś po sobie zostawić wiesz, naszym dzieciom, o tak. A jako dziennikarz czujesz się dzisiaj lepiej niż wtedy, kiedy trenowałeś bramkarzy? Bo o tych trenowaniu bramkarzy zawsze mówisz z wielkim zachwytem. Zastanawiam się, czy dzisiaj ta praca daje ci jeszcze więcej frajdy. I wiesz co, tak, bo to mnie zaskoczyło, że tyle będę miał przyjemności z bycia trenerem bramkarzy. Natomiast bycie takim dziennikarzem sportowym, człowiekiem, który już nie tylko odpowiada na pytania, ale który kreuje rozmowę, jest to zupełnie inny przedział. Jest to inna praca zupełnie. Nawet znaczy spodziewałem się, bo to jest trudniejsze, bo mimo wszystko to jest coś ciekawe i może to nie jest paradoks, ale mimo wszystko jako prowadzący mówisz zdecydowanie mniej niż ten, który odpowiada na twoje pytania, ale to ty zadajesz te pytania, to ty kreujesz tą dyskusję i to ty masz wpływ na to, o czym będziemy rozmawiać. To znaczy, że to ty się musisz do tego przygotować, poświęcić bardzo dużo czasu, żeby wiedzieć, o co zapytać, żeby wiedzieć, jak z tobą przeprowadzić rozmowę i tak dalej, więc ja dzisiaj się zderzam z tym i prowadzę również swoje programy w Onecie, oczywiście o tematyce piłki nożnej, gdzie w mojej kreacji jest zaproszenie gościa do studia, łączenie, które mamy, tematy, o których będziemy rozmawiali i tak dalej, zmieszczenie się w czasie. Ja pamiętam, słuchaj, Der Klassiker, pierwszy mecz, który robiłem jako ten prowadzący, to się naprawdę denerwowałem. Mieliśmy wejście przed meczem i po. I przed meczem byłem zdenerwowany, po meczu już trochę to ze mnie ciśnienie zeszło. Nawet sam się czułem taki bardziej luźny i swobodny, bo to jest naprawdę inna praca. Chcesz się zmieścić w czasie, no tobie nie muszę tego tłumaczyć, ty się znasz o tym świetnie, ale ja jako wiesz, poza tym też, jak jesteś sportowcem i to, co powiedziałem o tym poważnym traktowaniu. Poważne traktowanie ma to do siebie, że nie chcesz rozczarować siebie, ale też ludzi, którzy na ciebie postawili, czy tobie zaufali, bo to jest taki po prostu zawód, tak? Że jednak nie dałeś rady. A jak jesteś sportowcem, to masz wrażenie, że zawsze chcesz dać radę i dlatego ja na przykład bardzo dobrze zawsze staram się przygotowywać do wszystkich tematów, wszystkiego, co robię, do każdego kolejnego programu, bo właśnie nie chcę mieć poczucia zawodu, albo żeby ktoś stwierdził, że jestem nieprzygotowany. Ale jest to przyjemne. Czy bardziej niż to bycie bramkarzem? Na pewno w równym stopniu, ale przede wszystkim odnajduję w tym coraz większą przyjemność. Bo tak jak powiedziałem, zaczęło się od nerwów, później było trochę luzu, a później naprawdę w pewnym dniu sądziłem, kurczę, to jest naprawdę przyjemne, to jest fajne. Siedzisz sobie, wiesz, rozmawiasz, oczywiście musisz bardzo nauczyć się słuchać, tak? Tego, kto o czym mówi, żeby ewentualnie na bazie dociekliwości dziennikarskiej drążyć ten temat. Pewnie się tego cały czas uczę i to jest bardzo fajna i ciekawa przygoda. I tak jak powiedziałem, zdecydowanie mogę powiedzieć, że wyszedłem z tej strefy komfortu, co jest bardzo takie fajne, że bardzo mi pomogli pewni ludzie z Onetu, na przykład Kamil Wolnicki. Zawsze pamiętam, jak mi mówił przed tym, wiesz co, mi mówił przed programem, który jeszcze na początku budzą moje emocje takie, że tak, no powiedzmy, miałem lekki problem dzień wcześniej z zaśnięciem, powiedział do mnie zawsze, baw się dobrze. Zawsze to powiem, no, i to jest takie słowo klucz, baw się dobrze. Musisz się tym bawić, bo wtedy znaczy, że znajdziesz w tym sens i będziesz się po prostu tym dobrze bawił. I tak samo jak takie wystawianie mnie. Kiedyś pamiętam, też zadzwonił do mnie, ja mówi, a chciałbyś zrobić wywiad z Robertem Kubicą? Ja mówię, wow, akurat Aldona Marciniak od nas jechała na wywiad. I wiesz, i coś tam miałem do załatwienia, albo przekładałem sobie tak, bo pomyślałem sobie, że też ze strony Onetu, ze strony właśnie Kamila jest to takie, wiesz, pogłębianie tej przestrzeni, albo wpuszczanie mnie na taką głęboką wodę, żebym się tam, wiesz, zaczynał, że tak powiem, przyzwyczajać do warunków nowego środowiska. Co też bardzo mi się podobało, bo widziałem w tym jakoś taki mechanizm, celowe działanie, żeby wpuszczać mnie coraz bardziej w jakieś takie pewne przestrzenie, które są właśnie, mają dużo wspólnego z dziennikarstwem. Też ten Onet był ci
podpisany, bo kiedy podpisałeś umowę z Canal Plusem, to jeszcze nawet kiedy jej nie miałeś podpisanej, Onet zaproponował ci dużo lepszą propozycję finansową, ale dałeś słowo w kanale. Znaczy miałem umowę, tak. Miałem już umowę z kanałem i dostałem propozycję z Onetu i też podziękowałem, bo było mi miło, że ktoś jest moim zainteresowany, ale jak to w życiu, wiesz, zawsze trzeba się rozstawać z szacunkiem w dobrych relacjach, bo to jest maraton, jak już mówiliśmy. Mhm. I bardzo się cieszę, że w kanale tak się pożegnałem, że tak zostałem pożegnany, że do dzisiaj mamy bardzo dobre relacje. Często zapraszam dziennikarzy z Kanału Plus do swojego programu, bo są to ludzie merytorycznie bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Mhm. Czy tak samo jak z szefostwem, z Michałem Kołodziejczykiem, który był moim szefem. No też rozmawiałem z nim w takiej ostatniej rozmowie, że odchodzę z kanału, co było dla mnie też takim, wiesz, ja jestem w pewnym sensie jakimś sentymentalną osobą. Jeżeli pracuję z ludźmi i ich lubię, to też nie jest łatwo mi zmieniać otoczenie. I raczej wolę się wiązać z miejscami, z ludźmi na dłuższy okres czasu, niż często zmieniać miejsce pracy. Ale taka była kolej tutaj, tak jak powiedziałem, w kanale są też fantastyczni ludzie, super dziennikarze i trochę, tak jak mówię, praca bardziej wymagająca dla mnie jako dla eksperta, ale też bardzo taka przyjemna i to też jest takie, że i to jest wyzwanie. Jak coś zrobisz jednego, drugiego, trzeciego właśnie w tej przestrzeni tak zwanej wyzwanie, to też masz później takie samozadowolenie, co też sprawia, że czerpiesz z tego radość. A jak masz zamknąć oczy, to jakie masz marzenia związane z karierą dziennikarską? Pytam cię zupełnie poważnie. Jest to przede wszystkim chyba takie największe, i to mówię szczerze, żebym robił to długo. I to jest, ja sobie wizualizowałem siebie za 15 lat na przykład. I myślę, że jeżeli miałbym robić to w tym miejscu, gdzie robię przez następne ileś tam lat, to znaczy, że zrobiłem to dobrze, że się rozwijałem i ktoś tam był ze mnie zadowolony i że ja sam się w tym też dobrze realizowałem, tak? Więc generalnie chciałbym to robić jak najdłużej. Nie mówię o jakości, bo mam nadzieję, że będę się rozwijał, że będę zwracał na pewne rzeczy, ucząc się, które teraz gdzieś tam staram się obserwować i przychodzą mi z trudem, a mam nadzieję, że będą coraz łatwiejsze. Tak samo ja chciałbym poszerzać swoje, że tak powiem, perspektywy działania. Myślę też o swoim podcaście. No, słusznie. Ja uważam, że to bardzo dobry ruch. Wiesz, i mam nawet na to swój pomysł, bo też jak przychodziłem do Onetu, rozmawialiśmy, że jest taka przestrzeń, więc trwało to parę miesięcy, bo szukałem swojego pomysłu na to, jacy mieli być to goście, o czym chciałbym rozmawiać i w końcu wymyśliłem, więc już tam jesteśmy po rozmowie, teraz no, zaczyna to być jakimś tam projektem, więc też byłoby mi miło, to jest też kolejne sprawdzenie się, bo to już nie byłoby stricte rozmowa o futbolu, to już byłoby szerzej, tak, bardziej taki lifestyle, ale bezsprzecznie, jeżeli chodzi o takie moje założenie, marzenia, czy coś, co chciałbym, żeby się spełniło, to żebym pracował w tym zawodzie jak najdłużej, bo to naprawdę jest moja pasja i naprawdę czerpię z tego dużo przyjemności i to jest coś, co, słuchaj, jak kończyłem karierę, to pamiętam, jak się martwiłem właśnie o to, co ja będę robił później. No dobrze, może będę tam gdzieś, wiesz, robił różne rzeczy, ale bałem się o to, że zgubię tą pasję do życia. A jeżeli jesteś od niej uzależniony, albo inaczej, jesteś do niej przyzwyczajony, to później niełatwo jest tak po prostu gdzieś... Robiłem jakieś tam rzeczy, które były jakieś tam niezwiązane może stricte z futbolem. To już nie masz tego taki, to już trochę się zaczynasz męczyć. I dlatego cieszę się, że robię to, co robię i tak jak mówię, chciałbym to robić jak najdłużej. Byłeś w Tańcu z Gwiazdami, dzisiaj wziąłbyś powtórkę? Pewnie. Super przygoda, jak spojrzałeś na mnie. Możesz to zawsze. A ja świetnie się bawiłem. I wiesz co, mieliśmy bardzo fajną ekipę. Czy z Izą Janochowską potańczyłeś? Z Izą Janochowską tańczyłem, tak. I co, generalnie to, i ten program jest, może tak, on jest zupełnie jeszcze bardziej inny w środku, kiedy w nim jesteś, bo to też cię angażuje, bo poznajesz fajnych ludzi, bo jesteś związany w jakimś przedsięwzięciu, bo pomagają ci różni ludzie, czasami z par, które z tobą rywalizują. Pamiętam, jak Rafał Maserak coś mi tłumaczył, pomagał mi tam w jakichś krokach, bo jest muzyka, bo jest szum, po prostu. Chociaż się strasznie denerwowałem i może tak naprawdę, jeżeli miałbym nie wziąć udziału, to tylko dla tych nerwów, które mnie to kosztowało olbrzymio dużą ilość zdrowia, ale ogólnie to była przyjemna, to były przyjemne 3 miesiące. Okej. Okay. Twoja żona zażegnała konflikt z Kubą Wojewódzkim, z twoim kolegą redakcyjnym. Wasz konflikt też został zażegnany? Wiesz co, mamusia powiedziała bardzo fajną rzecz, że rozumie go, tak? Bo to wszystko było, powiedzmy, na bazie
tego, że stanął ze swoją kobietą. Mhm. I ja też to rozumiem. I nie mamy żadnego konfliktu. Nie, akurat Małgosia była u Kuby na rozmowie, ja nie, ale ja nie mam do niego negatywnych odczuć. Myślę, że jeżeli zostało to zażegnane, jeżeli, wiesz, bardzo miło potraktował Małgosię, dobrze im się rozmawiało, to tutaj ja nie jestem ołoskowy, nie rozdrapuję takich sytuacji i tak, jest okej. Okay. 3 lata temu nie wykluczałeś walki w MMA, co mnie zaskoczyło, szczerze powiedziawszy, przygotowując się do tej rozmowy. To jest dalej aktualne? Nie wiem, mam problem z kolanami, robiłem sobie łękotkę i cały czas coś mi w kolanie przeskakuje. Nie wiem, czy bym był fizycznie do tego zdolny. Ale tak dobra kasa i byłbyś na to? Ja nie wiem, czy jest aż tak dobra kasa. No 1 000 000 złotych. Musiałbym się zastanowić. Wiesz co w tym wszystkim jest bardzo motywującego? Że tak naprawdę, żeby wystąpić w gali MMA, musiałbyś się bardzo dobrze do tego przygotować. Czyli innymi słowy, musiałbyś zadbać o formę sportową, czyli miałbym do tego... Ja chodzę sobie na siłownię kilka razy w tygodniu, tam nie wiem, 3, czasami 2, czasami 4, czasami w ogóle, bo mam coś tam innego do roboty, ale wtedy wiem, że musiałbym przez pół roku pracować bardzo ciężko, co wyszłoby mi na zdrowie pewnie, bo wiesz... osiągnąłbym fit sylwetkę. No tak, a powiedziałeś, że chcesz mieć dobrą formę dla syna. Ale tak naprawdę, wiesz co, bo nawet teraz jak z tobą rozmawiam, to jak źle coś tam, cały czas coś mi w kolanie przeskakuje, więc ja myślę, że ciężko by mi było już tak fizycznie, wiesz. Sobie czasami gram w piłkę i tak dalej, więc na razie, jeżeli chodzi o sport, chyba już, jeżeli chodzi o sport, to poprzestanę na tym. Czyli boks w małych rękawicach. Mamy to, wiemy jak to zrobić. Dobrze, wypuszczamy tę rozmowę jeszcze przed tym, jak będziemy wiedzieli, kto spada z Ekstraklasy, więc zastanawiam się twój typ. Kto spadnie? Jako trzeci, no bo wiem, że spadła mieć Lechia. Jest to po tym, co się wydarzyło teraz, po ostatniej kolejce, przed ostatnią kolejką teraz, powiedziałbym, że Śląsk na pewno, bo Śląsk grał fatalnie, grał najsłabiej w Ekstraklasie, natomiast Śląsk zagrał jak nie Śląsk, zagrał fantastycznie. Natomiast Wisła Płock dalej jest w maraźmie, bo tak naprawdę zastanawiamy, że albo Śląsk spadnie, albo Wisła Płock. Na dzień dzisiejszy uważam, że Wisła Płock, mimo tego, że ma 2 punkty więcej od Śląska, że jest bliżej spadku. I przyszedł tam Sagan. I właśnie, ale teraz, dlatego, że przed Sagan, jest to bardzo trudne do... Naprawdę, polska strasa w ogóle jest nieprzewidywalna, więc... Nie wiem, kurczę, naprawdę, ja siedzę bardzo, oglądam wszystkie mecze i to, że 9 punktów w tej rundzie zdobyła Wisła Płock, krając, nikt nie wie dlaczego tak słabo, a Śląsk grał najgorzej dla oka i tak dalej, ale są takie zmiany na końcu. Myślę, że Sagan ma dużo w sobie charakteru, ma bardzo dobrą osobowość, stąd bardzo tak szanowali go kibice Legii jako byłego piłkarza UKS-u, bo myślę, że jako trener to samo dla tej drużyny, więc chociaż z drugiej strony ten Staniu też wydawał mi się dobrym trenerem. Ale czasami tutaj już nie chodzi o to, że jesteś dobry, tylko nowy impuls. Formuła się dziś wyczerpała, to prawda. Dobrze, a dlaczego City wygra dzisiaj z Realem? Bo myślę, że przede wszystkim City jest najlepszą teraz dla mnie drużyną chyba w Europie, a Real jest drużyną, która wymaga zdecydowanych zmian. To jest tak dla mnie na wyrost, że Real przegrał 7 meczów w lidze, w La Liga, ma chyba 13 punktów straty do Barcelony. Nie wiem, kiedy to się ostatnio zdarzyło. 50 lat temu? Może nie jestem aż tak dobry z historii piłki hiszpańskiej, ale tak Realu, który przegrał tyle spotkań, to dawno nie pamiętam, więc wydaje mi się, że dla mnie Real nie ma najmniejszych szans. Natomiast jeżeli City nie ma jakiegoś fatu, jeżeli ktoś tam nie robi jakieś laleczki wudu nad Guardiolą, to w ogóle powinien wygrać te rozgrywki, bo myślę, że to jest naprawdę ciekawe. To po drugiej stronie jest Inter jeszcze. Tak, a Inter pokazał, że mimo tego, że też gra słabo w Serie A, bo trener Inzaghi prawie został zwolniony 2 miesiące temu, a dzisiaj może być noszony na rękach. I to jest właśnie piękno futbolu. Natomiast myślę, że finał będzie właśnie Inter z Manchesterem City, ale że wygra Manchester City. Ja jestem kibicem Juventusu i mam nadzieję, że wygra Inter. A Inter wygrał w półfinale Coppa Italia z Juventusem. Niestety, przez przypadek to się wydarzyło. Radek, możemy zamknąć tę rozmowę najpiękniej jak się da. Wisła awansuje do Ekstraklasy? Tak. I mamy to. I więcej nic nie mów, nie psuj tego. Tak. Dziękuję. Super, dziękuję. Było bardzo miło, jak 2 lata temu, tak? Rozmawialiśmy ostatnio. Prawie 2, jak ten czas szybko leci.